Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania treści pamiętnika Janusza Korczaka Czyta Marcin Popczyński Zamiast wstępu. Podanie Do biura personalnego Rady Żydowskiej. Domagają się ode mnie życzliwi, bym napisał testament. Czynię to obecnie w swem kurikulum wite Składając ofertę na posadę wychowawcy w internacie dla sierot, dzielna 39. Mam lat 64. Egzamin zdrowia zdałem w roku ubiegłym w więzieniu. Mimo fatygujące warunki pobytu, ani razu nie chorowałem. Nie zwracałem się też do lekarza, ani razu nie zwolniłem się z gimnastyki, ze zgrozą unikanej przez młodych nawet kolegów. Apetyt wilczy, sen sprawiedliwy. Niedawno po dziesięciu kieliszkach mocnej wódki wróciłem sam spiesznym marszem z ulicy rymarskiej na sienną, późnym wieczorem. Wstaję w nocy dwukrotnie, wylewam dziesięć dużych kubów, pale, nie piję, władze umysłowe na codzienny użytek znośne. Jestem mistrzem w ekonomii wysiłku, jak harpagon, cedzę celowość każdej z użytej jednostki energii. Uważam się za wtajemniczonego w dziedzinie medycyny, wychowawstwa, eugeniki, polityki. Dzięki wyrobieniu posiadam dużą umiejętność współżycia i współpracy, nawet z typami kryminalnymi, z urodzonymi matołami. Ambitni i uparci, durnie dyskwalifikują mnie, nie ja ich. Ostatni egzamin? Tolerowałem przez z górą rok z nieprawdziwego zdarzenia kierowniczkę w swoim internacie i na przekór własnej wygodzie i spokojowi namawiałem ją do pozostania. Uciekła sama. Zasada moja – lepsze są nawet wady aktualnego personelu niż nawet zalety nowego. Przewiduję, że typy kryminalne spośród personelu internatu nadzielnej opuszczą dobrowolnie z znienawidzoną placówkę, z którą wiąże ich tchórzostwo i inercja. Gimnazjum i uniwersytet ukończyłem w Warszawie. Wykształcenie dopełniłem w klinikach Berlina rok i Paryża pół roku – Miesięczny wypad do Londynu pozwolił mi zrozumieć na miejscu istotę pracy charytatywnej, duży dorobek. Mistrzami moimi byli w medycynie profesor przewózki, anatomia i bakteriologia, Nasonow zoolog, Szczebakow psychiatria i pediatrzy, Finkelstein, Bagiński, Marfan, Hutinel, Berlin, Paryż. Dnie wolne, zwiedzanie sierocińców, zakładów poprawczych, miejsc zamknięcia dla tzw. dzieci występnych. Miesiąc w szkole dla cofniętych w rozwoju. Miesiąc w klinice neurologicznej Ciena. Mistrze moi w szpitalu na Śliskiej. Ironista i nihilista Koral. Jowialny Kramsztyk. Poważny Gans. Świetny diagnosta Eliasberg. Poza tym felczer chirurgii Sliżewski i pielęgniarka ofiarna Łaja. Y Spodziewam się spotkać kilka takich Łaj y bohaterek. Wrzeźni dzieci i domu przedpogrzebowym. Na dzielnej trzydzieści Szpital pokazał mi, jak godnie, dojrzale i rozumnie umie umierać dziecko. Rozumienie fachu medycznego pogłębiły książki o statystyce. Statystyka dała dyscyplinę logicznego myślenia i obiektywnej oceny faktu. Ważąc i mierząc co tydzień dzieci w przeciągu ćwierćwiecza, posiadam bezcenną kolekcję wykresów profile wzrostu dzieci w wieku szkolnym i w okresie dojrzewania. Z dzieckiem żydowskim spotkałem się po raz pierwszy jako dozorca na kolonii letniej imienia Marakiewicza w Michałówku. Kilkuletnia praca w czytelni bezpłatnej dała bogaty materiał obserwacyjny. Do żadnej partii politycznej nigdy nie należałem. Byłem w bliskim kontakcie z wielu konspiracyjnymi politykami. Wychowawcy moi w pracy społecznej: Naukowski, Straszewicz, Dawid Dygasiński, Prus, Asnyk, Konopnicka, Józef Piłsudski. Wtajemniczenia w świat owadów i roślin zawdzięczam Meterlingowi, w życie minerałów Ruskinowi, Etyka Pyłków. Spisarzy najwięcej zawdzięczam Czechowowi, genialnemu diagnoście i klinicyście społecznemu. Dwukrotnie odwiedzałem Palestynę, poznałem jej gorzkie piękno, gorka jak krasota Palestyni, żabotyński. Poznałem dynamikę i technikę życia Haluka i kolonisty z Moszawu, Symchoni, Gurarie, Braverman – Poznałem cudowną aparaturę żywego ustroju po raz drugi w pracy przystosowania do obcego klimatu Manżuria, teraz Palestyna. Poznałem recepturę wojen i rewolucji. Brałem bezpośredni udział w wojnie japońskiej i europejskiej i wojnie domowej Kijów i w polsko-bolszewickiej. Obecnie jako cywil czytam uważnie montaż Tyłu i Kulis. Gdyby nie to, trwałbym w niechęci i lekceważeniu cywila. Tereny pracy jeden. Siedem lat z przerwami jako jeden tylko lekarz miejscowy szpitala na Śliskiej. Dwa. Przeszło ćwierć wieku w domu sierot. Trzy. Piętnaście lat w naszym domu Pruszków, Pola Bielańskie. Cztery. Około pół roku w przytułkach dla dzieci ukraińskich pod Kijowem. Pięć. Byłem biegłym przy Sądzie Okręgowym do spraw dzieci. Sześć. Byłem referentem pism niemieckich i francuskich dla Kasy Chorych w przeciągu lat czterech. Wojny. Jeden punkty ewakuacyjne w Harubie Itałajdżu, 2. pociąg sanitarny, wenerycznie chorzy z rewolucjonizowanej armii z Harbina do Chabarowska, 3. młodszy ordynator Lazaretu Dywizyjnego, cztery Szpital Epidemiczny w Łodzi, Epidemia Czerwonki, pięć Szpital Epidemiczny w Kamionku. Jako obywatel i pracownik jestem posłuszny, ale niekarny. Kary za nieposłuszeństwo przyjmowałem pogodnie. Za wypuszczenie ze szpitala nieprawnie internowanej rodziny, nieznanego mi porucznika, poczęstowany zostałem durem wysypkowym. Nie jestem ambitny. Proponowano mi spisywanie wspomnień z lat dziecięcych marszałka. Odrzuciłem. Nie widziałem go ani razu żywego. Jakkolwiek współpracowałem z panią Olą. Jako organizator zupełnie nie umiem być szefem. Przeszkadzały mi bardzo i tu, i w wielu innych sprawach krótkowzroczność i zupełny brak pamięci wzrokowej. Starcza dalekowzroczność wyrównała pierwszą wadę, druga wzmogła się. Ma to i swoją dobrą stronę. Nie poznając ludzi skupiam uwagę na sprawie. Nie uprzedzam się, nie przechowuję uraz. Safandua, a więc wyprowadzony z równowagi impetyk, dzięki mozolnie wypracowanym hamulcom nadaje się do pracy w zespole. Okres próby wykreślam na cztery tygodnie, począwszy, ze względu na terminowość zadania, od środy, a najpóźniej czwartku. Proszę o mieszkanie służbowe i dwa posiłki dziennie. Żadnych innych warunków nie stawiam, nauczony przykrym i dotkliwym dla mnie doświadczeniem. Pod mieszkaniem rozumiem kąt. Posiłki z ogólnego kotła, zresztą i tego zrzec się mogę. Dnia 9 lutego 1942 roku. Gold, Pamiętnik Korczak, część pierwsza. Ponura. Przygnębiająca jest literatura pamiętnikowa. Artysta czy uczony, polityk czy wódz wchodzą w życie niosąc pełnie ambitnych zamierzeń, mocnych, zaczepnych i gładkich poruszeń, żywy mobilizm działania. Wspinają się w górę, zwalczają przeszkody, zwiększają zasięg wpływów. Zbrojni w doświadczenie i liczbę przyjaciół, coraz owocniej i łatwiej. Etap po etapie zmierzają do swych celów. Trwa to lat dziesiątek, czasem dwa, trzy dziesiątki. A potem? Potem już zmęczenie, potem już tylko krok za krokiem uparcie wraz obranym kierunku, już wygodniejszym gościńcem, z mniejszym zapałem i przeświadczeniem bolesnym, że nie tak, że zbyt mało, że daleko trudniej samotnie że przybywa już tylko biel włosów, więcej zmarszczek na gładkim, dawniej i zuchwałym czole, że oko słabiej już widzi, krew wolniej krąży, a nogi niosą z wysiłkiem. Cóż? Starość. Jeden opiera się i dopuszcza, pragnie po dawnemu nawet szybciej i silniej, by zdążyć, łudzi się, broni się, buntuje i miota. Drugi w smutnej rezygnacji zaczyna nie tylko zrzekać się, ale nawet cofać. Już nie mogę, już nawet nie chcę próbować, nie warto, już nie rozumiem. Gdyby zwrócono mi urnę z popielonych lat, energię strawioną na błądzeniach, rozrzutny rozmach dawnych sił, nowi ludzie, nowe pokolenie, nowe potrzeby, już jego drażnią i on drażni. Zrazu nieporozumienia, a potem stale już nieporozumienie. Ich gesty, ich kroki, ich oczy, białe zęby i gładkie czoło, choć usta milczą. Wszyscy i wszystko wokoło, i ziemia, i ty sam, i gwiazdy twoje mówią: Dosyć, twój zachód, teraz my, twój kres. Twierdzisz, że my i tak? Nie spieramy się z tobą, wiesz lepiej, doświadczony, ale pozwól samodzielnie próbować. Taki jest porządek życia. Tak człowiek i zwierzęta, tak bodaj drzewa, a kto wie, może nawet kamienie, ich wola, moc i czas. Twoja dziś starość, a pojutrze zgrzybiałość. I coraz śpieszniej krążą wskazówki na tarczy zegarów. Kamienne sfinksa spojrzenie zadaje odwieczne pytanie: kto? Rano na czterech nogach, w południe raźnie na dwóch, a wieczorem na trzech? Ty, na kiju wsparty, zapatrzony w gasnące, chłodne promienie słońca, które zachodzi. Spróbuję inaczej, w własnym życiorysie. Może myślę szczęśliwa, może uda się, może tak właśnie trzeba. Gdy kopiesz studnie, zaczynasz robotę nie od głębokiego dna. Poruszasz szeroko zrazu górną warstwę, odrzucasz ziemię łopata za łopatą, nie wiedząc co niżej, ile splątanych korzeni, jakie przeszkody i braki? Ile uciążliwych, zakopanych przez innych i przez ciebie zapomnianych kamieni i różnych twardych przedmiotów? Decyzja powzięta dosyć sił, by zacząć. A w ogóle czy jest, kiedy jaka robota skończona? Spluń w garść, mocny chwyt łopaty, śmiało, raz dwa, raz dwa. Boże dopomóż. Dziaduniu, co zamierzasz? Widzisz przecie. Szukam podziemnych źródeł. Czysty, chłodny żywioł wody odgarniam i rozgarniam wspomnienia. Pomóc ci? O nie, kochanie ty moje. Każdy to musi sam. Nikt nie pospieszy z wyręką ani nie zastąpi. Wszystko inne razem, jeśli zaufasz mi jeszcze i nie ważysz lekce. Ale tę ostatnią moją robotę ja sam. Szczęść Boże! Tak wtedy zamierzam odpowiedzieć na kłamliwą książkę fałszywego proroka książka ta wiele wyrządziła szkody tak rzecze zaratustra i ja rozmawiałem miałem honor z zaratustrą rozmawiać mądre jego wtajemniczenia ciężkie twarde i ostre ciebie biedne filozofie zaprowadziły za mroczne mury i ciasne kraty szpitala wariatów bo tak przecież było, stoi czarne na białym. Nicze zmarł w rozterce z życiem obłąkany. Chcę w mojej książce dowieść, że w bolesnej rozterce z prawdą. Ten sam Zaratustra inaczej mnie nauczał. Może miałem lepszy słuch, może czujniej słuchałem. Na jedno zgadzamy się. Droga Mistrza i moja ucznia były uciążliwe. Wiele częściej porażki niż powodzenia. Wiele krzywizn. Więc czas i wysiłek na marne? Pozornie na marne. Bo w godzinie wypłaty nie w samotnej celi najsmutniejszego szpitala. I motyle, i polne koniki, i świętojańskie robaczki, i koncert świerszczów, i solista w błękitach wysokich skowronek. Dobry Boże! Dzięki Ci, dobry Boże, za łąkę i barwne zachody. Za rzeźki wietrzyk wieczorny po upalnym dniu znoju i mozołu. Dobry Boże, który wymyśliłeś tak mądrze, że kwiaty mają zapach, świętojanki świecą na ziemi, iskry gwiazd na niebie. Jakże radosna jest starość, jaka miła cisza, miły wypoczynek! Człowiek, który bez miary obsypany twymi dary, coś go stworzył i ocalił. A no dobrze zaczynam. Raz, dwa. Grzeją się na słońcu dwa dziady. Powiedz stary grzybie, jak to się stało, że żyjesz jeszcze? Ba, życie wiodłem solidne, rozważne, bez wstrząsów i nagłych zawrotów. Nie palę, nie piję, w karty nie gram, za dziewczętami nie biegałem, nigdy głodny ani nazbyt zmęczony, ani pospiesznie, ani ryzykownie. Zawsze w porę i w miarę. Nie dręczyłem serca, nie forsowałem płuc, nie fatygowałem głowy umiar, spokój i rozwaga. A kolega? Ja? Nieco inaczej. Zawsze tam, gdzie łatwo oguzy i sińce. Szczenięciem byłem, gdy pierwsza rewolta i pukanina były noce bezsenne i tyle koz, ile trzeba młodziankowi pokazać, by z gruba bodaj utemperować. Potem wojna. Taka sobie. Trzeba jej było szukać daleko, za górą uralską, za Morzem Bajkalskim, poprzez Tatarów, Kirgizów, Buriatów, aż do Chińczyków. O wieś manżurską ta ołaj Dżół, oparłem się, znów rewolucja. Potem krótki niby spokój, wódkę piłem, owszem. Nieraz na kartę stawiałem życie, niezmięty papierek. Tylko na dziewczęta nie miałem czasu, bo gdyby nie to, że juchy zachłanne i na noce łase, no i rodzą dzieci. Paskudny obyczaj. Raz się zdarzyło. Pozostał smak na całe życie. Dość mi tego było i gruźb, i łez. Papierosy paliłem bez miary. I w dzień, i w dyskusji szukania. Raz w raz, jak komin. I nie ma we mnie zdrowego kawałka. Zrosty, bóle, przepuklina, blizna. Rozłażę się, skwierczę, pruję. Żyję. I to jeszcze jak? Wiedzą coś o tym cicom i mi włażą w drogę. Kopniaki moje są wcale i owszem. Mywaj teraz, że cała banda chyłkiem przede mną. Mam zresztą stronników i przyjaciół. Ja też mam dzieci i wnuków, a wy, a pan, a kolega? Ja mam dwieście. O filut z waści! Teraz rok 1942 maj. Chłodny maj w tym roku. I ta dzisiejsza noc. Najcichsza z cichych. Godzina piąta rano. Dzieciaki śpią. Jest ich naprawdę dwie setki. Na prawym skrzydle pani Stefa. Ja na lewo w tak zwanej izolatce. Łóżko moje w środku pokoju. Pod łóżkiem butelka wódki. Na nocnym stoliku razowy chleb i dzbanek wody. Poczciwy Felek naostrzył ołówki. Każdy z dwóch stron. Mógłbym pisać piórem wiecznym. Jedno dała mi hadaska, drugie pewien papa niesfornego synka. Rówek mi się od tego ołówka na palcu wyżłobił. Teraz dopiero przypomniało mi się, że można inaczej, że można wygodniej, że łatwiej piórem. Nie darmo tatulo nazywał mnie w dzieciństwie gaponicym bałem, a w burzliwych momentach nawet idiotą i osłem. Biedna tylko babcia wierzyła w moją gwiazdę. A tak to leń, beksa, mazga i mówiłem już. Idiota i do luftu. Ale o tym potem. Mieli słuszność. Porówno, pół na pół. Babunia i papa. Ale o tym potem. Leń. Słusznie. Nie lubię pisać. Rozmyślać to tak. Nie sprawia mi to trudności. Tak, jakbym bajeczki sobie opowiadał. Czytałem gdzieś. Są ludzie, którzy tak samo nie myślą, jak inni mówią nie pale. Ja... Myślę raz, dwa, raz, dwa. Na każdą niezdarną łopatę mojej studni obowiązkowo zagapię się. Zamyślę się na minut dziesięć. I nie, że słaby dziś jestem, bo stary. Tak zawsze było. Babcia dawała mi rodzynki i mówiła filozof. Podobno już wtedy zwierzyłem babuni w intymnej rozmowie mój śmiały plan przebudowy świata. Ni mniej, ni więcej tylko wyrzucić wszystkie pieniądze. Jak i dokąd wyrzucić i co potem robić, zapewne nie wiedziałem. Nie należy sądzić zbyt surowo. Liczyłem wówczas pięć lat, a zagadnie nie żenująco trudne. Co robić, żeby nie było dzieci brudnych, obdartych i głodnych, z którymi nie wolno mi się bawić na podwórku? Gdzie pod kasztanem pochowany był w wacie w blaszanym pudełku od Landrynek, pierwszy mój zmarły, bliski i kochany, na razie tylko kanarek. Jego śmierć wysunęła tajemnicze zagadnienie wyznania. Chciałem na jego grobie postawić krzyż. Służąca powiedziała, że nie, bo on ptak coś bardzo niższego niż człowiek płakać nawet grzech. Tyle służąca. Ale gorsze, że syn dozorcy domu orzekł, że kanarek był żydem. I ja. Ja też żyd, a on Polak-katolik. On w raju, ja natomiast, jeżeli nie będę mówił brzydkich wyrazów i będę mu posłusznie przynosił kradziony z domu cukier, dostanę się po śmierci do czegoś, co wprawdzie piekłem nie jest, ale tam jest ciemno. A ja bałem się ciemnego pokoju. Śmierć, Żyd, piekło, czarny żydowski raj. Było co coraz ważniejsze. Łóżko na środku pokoju. Sublokatorzy moi. moniusz młodszy. Moniusiów mamy czterech. Potem Albert, Jerzyk. Z drugiej strony pod ścianą Felunia, Genia i Haneczka. Drzwi otwarte do sypialni chłopców. Jest ich sztuk sześćdziesiąt. Nieco na wschód śpi najcichszym snem sześćdziesiąt dziewcząt. Reszta na górnym piętrze. Jest maj, więc chociaż zimny, jednakże w górnej sali mogą od biedy sypieć starsi chłopcy. Noc. Mam o niej i o dzieciach śpiących notatki. Trzydzieści cztery bloczki notatek. Dlatego tak długo nie mogłem zdecydować się na pisanie pamiętników. Zamierzam napisać. Jeden. Gruby tom o nocy w sierocińcu i w ogóle o śnie dzieci. Dwa. Dwutomową powieść. Rzecz dzieje się w Palestynie. Noc poślubna pary haluców u podnóża góry Gilboa. W miejscu, skąd wytryska źródło. O górze tej i o źródle, mówi księga Mojżesza. Głęboka będzie, jeśli zdążę. Ta moja studnia. Trzy, cztery, pięć, sześć. Napisałem przed kilku laty opowieść o życiu pastera dla dzieci. Teraz dalszy ciąg serii. Pestalozzi, da Vinci, Kropotkin, Piłsudski. I jeszcze parę tuzinów innych, bo i Fabr, i Multatul, i Ruskin i Grzegorz Mendel, Naukowski i Szczepanowski, Dygasiński, Dawid. Nie wiecie, kto to Naukowski? Nie wie świat o wielu wielkich Polakach. Siedem. Napisałem przed laty powieść o królu Maciusiu. Teraz kolejna króla dziecko, król Dawid II. Osiem. Jakże zmarnować materiał pół tysiąca wykresów wagi i miary wychowańców i nie opisać pięknej, rzetelnej, radosnej pracy wzrostu człowieka. Za najbliższych pięć tysięcy lat gdzieś tam w przepastnej przyszłości socjalizm, teraz anarchia wojna poetów i muzyków w najpiękniejszej olimpiadzie wojna o najpiękniejszą modlitwę ma jeden dla świata na rok hymn do Boga. Zapomniałem nadmienić, że i teraz jest wojna. 10. Autobiografia tak o sobie o swojej małej i ważnej osobie. Ktoś napisał gdzieś złośliwie, że świat jest kropelką błota zawieszonego w bezkresie, a człowiek jest zwierzęciem, które zrobiło karierę. Może być i tak, także. Ale dopełnienie. Ta kropla błota zna cierpienie, umie kochać i płakać, i pełna jest tęsknoty. A kariera człowieka, jeśli zważył sumiennie, wątpliwa bardzo wątpliwa. Godzina szóstej pół. Ktoś krzyknął w sypialni. Chłopaki, kąpiel, wstawać! Odkładam pióro. Wstać? Czy nie? Dawno nie kąpałem się. Wczoraj złapałem na sobie i zamordowałem bez skrupułu w jednym zręcznym uściskiem paznokcia wesz. Jeśli zdążę, napiszę apologię wszy, bo niesprawiedliwy i niegodny jest nasz stosunek do tego pięknego owada. Rozgoryczony chłop rosyjski orzekł: Wesz nie człowiek, wszystkiej krwi nie wypije. <grytanie> Ułożyłem krótką powiastkę o wróblach, które lat dwadzieścia karmiłem. Postawiłem sobie za zadanie zrehabilitować małych złodziejaszków, ale kto wejrzy w upośledzenie wszy, kto, <grytanie> jeśli nie ja. Kto wystąpi, kto będzie miał odwagę wystąpić w jej obronie. Za cyniczną próbę zwalenia na barki społeczeństwa obowiązku opieki nad sierotą, za bezwstyd obelg, przekleństw i gruźb miotanych w wściekłości, że próba została udaremniona, ma pani złożyć złotych pięćset na rzecz pomocy dla sierot w terminie dni pięciu. Biorąc pod uwagę niski poziom środowiska i bodaj domu, gdzie pani przebywała, kwota kary wypada tak nisko. Przewiduje kłamliwe usprawiedliwienie, że nie wiedziałyście, kto przeprowadza wywiad. Kiedy wasza najmłodsza latorośle wysłana dla eskortowania mnie widziała już legitymację moją okazywaną policjantowi, rzuciła na pożegnanie okrzyk – bydle. Nie nalegałem na aresztowanie podlotka z uwagi na wiek i na to, że była bez opaski. Na zakończenie dodam, że był to drugi zatarg mój z Meliną wytwornego domu waliców czternaście, bo w czasie oblężenia Warszawy w łajdacki sposób odmówiono mi pomocy – by konającego z rozpłataną piersią żołnierza przenieść do bramy, by nie konał jak pies w rynsztoku. A oto komentarze. Właścicielkami lokalu, skąd zostałem wyrzucony okrzykami won, stary draniu, złam ręce i nogi, są przyjaciółki, ni mniej, ni więcej, tylko Stefanii Sempołowskiej. Pragnę obszernie na ten temat wypowiedzieć się, ileże sprawa ma ogólniejsze znaczenie. Sępołowska była orędowniczką Żydów przeciw oszczerstwom i słusznym zarzutom czynionym nam przez równie fanatycznych wrogów. Trzy żydówki z Walicowa to te typy, które drogą gładkich słówek, ba nawet chrztu wciskały się przemocą bezwstydnie do polskiego towarzystwa, do domów i rodzin, by tam reprezentować Żydów. Wielokrotnie i bezskutecznie tłumaczyłem entuzjastce pani Stefani, że być nie może i nie powinno ani porozumienia ani luźnego nawet kontaktu między kanalią żydowską i elitą duchową moralną Polaków. Na przestrzeni lat trzydziestu naszej znajomości bywały przykre zatargi i oddalenia właśnie dlatego. Wojciechowski, Piłsudski, Norwid, Mickiewicz, Kościuszko Zajączek, kto wie, może i Łukasiński, ba, Kreon i Antygona. Czy nie dlatego właśnie dalecy, że bliscy? Dawniej naukowski, Ludwik Straszewicz z pozoru wrogowie, a pełni ku sobie tęsknoty, jakże łatwo porozumieć się dwóm szubrawcom dla wspólnej zdrady, zbrodni, szalbierstwa? Jak niemożliwe jest zgodne współdziałanie, gdy dwoje tak samo kocha, ale inaczej rozumie, bo inny zasób doświadczenia? Nienawiść i obrzydzenie czułem do Żydów, handelesów idei i frazesów. Widziałem dostojeństwo tych Żydów, którzy uciekali i kryli się przed nieprzyjaciółmi spoza okopów. Jakże nie wspomnieć kochanego Wojtka, bojowego Endeka, który przy czarnej kawie z rozpaczą niemal pytał się, powiedz co robić, Żydzi kopią nam grób, a Godlewski, jesteśmy słabi, za kieliszek wódki sprzedajemy się w niewolę żydowską, a Moszczeńska, wasze zalety są dla nas wyrokiem śmierci. Róg żelaznej i chłodnej wędliniarnia. Rozwalona na krześle obrosła sadłem, żydówka przymierza pantofle. Szewc klęczy przed nią, twarz przeduchowiona. Włosy siwe, oczy mądre i dobre. Głos poważny i głęboki, na twarzy wyraz beznadziejnej rezygnacji. Przecież uprzedzałem, że te pantofle. A ja pana uprzedzałam, że schowaj pan te pantofle dla swojej żony. Jak pan jesteś szewc, to pan potrzebuje wiedzieć, jak ta moja noga wygląda. I majta tłustą nogą przed nosem, ją mal dotyka. Czy pan ślepy, nie widzi pan, że się marszczy? Scena jedna z najgorszych, jakich byłem świadkiem, ale nie jedyna. Nasi nielepsi. Wiem. Więc, co robić? Radio ma ten, kto je sobie kupi. I samochód, i bilet na premierę, i podróże, i książki, i obrazy. Opowiem może o wycieczce polskiej spotkanej w Atenach. Ni mniej ni więcej, tylko fotografowali się na tle panteonu, rozszczebiotane, rozchełstane. Każde jeszcze nie kręci się koło własnego ogona, pragnąc pochwycić Po co ja to właściwie piszę? No tak, jest szatan. Jest, ale i wśród nich są więcej i mniej złośliwi. Zrobił Januszek z ireczką ogródek z piasku i domek i kwiatki, i parkan. Nosili wodę w pudełku od zapałek. Hm. Na zmianę. Naradzili się, dobudowali drugi domek, naradzili się komin, naradzili się studnia, naradzili się. Psia buda. Rozległ się dzwonek na posiłek. Z drogi do jadalni dwa razy cofali się, żeby poprawić, żeby popatrzeć. A musiek obserwował ich z daleka, a potem kopnął nogą podeptał. Długo kijem walił. Kiedy powrócili po obiedzie, Irka powiedziała: Ja wiem, to musiek. Urodzony w Paryżu, wrócony został ojczyźnie, i trzy lata zatruwał życie trzydzieściorga sierot przedszkola. Napisałem o nim artykuł do pedagogiki specjalnej, że potrzebne kolonie karne. Wspomniałem nawet o karze śmierci. Przecież on mały, przecież on będzie grasował całych pięćdziesiąt lat. Kochana pani Maria z zażenowanym uśmiechem: Pan chyba żartował? Ani trochę. Ile krzywdy ludzkiej, ile bólu, ile łez? Więc pan nie wierzy w poprawę? Nie jestem adlerem powiedziałem szorstko. Z panią doktor Grzegorzewską nie można długo się gniewać. Kompromis skreśliłem karę śmierci, tylko zakład poprawczy i to z trudem. Czy ludzie uczciwi, z górnych szczebli, już tak na amen, skazani na kalwarię? Po co ja to piszę? Rozumie się, noc. Godzina dwunasta trzydzieści, ciężki miałem dzień. Konferencja z dwoma panami, magami opieki społecznej, potem dwa wywiady, jeden właśnie z tą awanturą, potem posiedzenie zarządu. Jutro, dzielna trzydzieści dziewięć, powiedziałem: Proszę pana mecenasa, jeśli co dzień o milimetr lepiej, to zachęta do większego wysiłku. Jeżeli co dzień gorzej, nadejdzie katastrofa i jakiś zwrot, a my drepczemy w miejscu. Uważaj, to, co powiem, może się przydać. Są cztery sposoby unieszkodliwiania niepożądanych przybyszów. Jeden – przekupić, dopuścić do sitwy i ocyganić. Dwa – godzić się na wszystko i korzystając z nieuwagi robić nadal, co się chce. To ci ja jeden ich gromada. Ja myślę o nich, licząc bogato trzy godziny dziennie. Oni myślą, jak podejść, całą dobę. Wytłumaczę to, mówiąc o myśleniu w śnie. Zresztą są to rzeczy znane. Trzy. Poczekać, przeczekać, przyczaić się i w odpowiednim momencie skompromitować. Patrzcie, to on tak zarządził. Można zełgać, chcieli mi oddać kasę. Cztery. Zmęczyć. Albo sobie pójdzie, albo przestanie patrzeć, bo i co? Wyczerpał się atrament. Stary jestem. Ilekroć wspominam przeszłość, lata i zdarzenia ubiegłe. Chcę być młody, więc układam plan na przyszłość co robić po wojnie. Może powołają mnie do współpracy w budowie nowego ładu w świecie albo w Polsce? Jest to bardzo wątpliwe i nie chcę tego. Musiałbym urzędować więc niewola przymusowych godzin pracy i kontaktów z ludźmi, jakieś gdzieś biurko, fotel, telefon. Strata czasu na bieżące powszednie małe sprawy i zwalczanie małych ludzi z ich małymi ambicjami, protekcjami, hierarchią, celem. W sumie kierat wolę na własną rękę. W czasie tyfusu miałem następujące widzenie. Olbrzymia sala teatralna czy koncertowa, tłumy odświętnie ubrane. Opowiem o wojnie i głodzie, sieroctwie i niedoli. Przemawiam po polsku, tłumacz przekłada krótko na język angielski. Rzecz dzieje się w Ameryce. Nagle głos mi się załamuje, cisza. Gdzieś w głębi rozlega się krzyk. Biegnie ku mnie Regina. Zatrzymuje się przed wzniesieniem, rzuca na estradę zegarek i woła: Oddaję panu wszystko. I oto deszcz rzęsisty banknotów, złota i klejnotów. Rzucają mi pierścionki, branzolety, kolie. Wybiegają na scenę chłopcy z domu sierot: bracia, Geldblat, Fałka, majer kulawski, gluzman, szejwacz. I wkładają to wszystko do sienników. Rozlegają się okrzyki, oklaski i płacz wzruszonych słuchaczów. Nie nazbyt ufam proroctwom. Mimo to od lat z górą dwudziestu czekam na spełnienie widzenia. O Reginie opowiem, gdy przyjdzie kolejna dziwne losy wychowańców w Białego Domu na ulicy Krochmalnej w Szarej Warszawie. Posiądę więc w środki nieograniczone i ogłaszam konkurs na budowę wielkiego sierocińca w górach Libanu w pobliżu Kfar Geladi. Będą tam wielkie koszarowe jadalnie i sypialnie. Będę miał domki pustelników. Dla siebie na tarasie płaskiego dachu mam jeden pokój nieduży, z przezroczystymi ścianami, bym nie stracił ani jednego wschodu i zachodu, aby w nocy pisząc, móc raz w raz spojrzeć na gwiazdy. Młoda Palestyna ubiega się mozolnie i rzetelnie o porozumienie z ziemią, ale przyjdzie kolej na niebo. W przeciwnym razie byłaby nieporozumieniem i błędem. Czemu nie Birobidjan, Uganda, Kalifornia, Bisynia, Tybet, Madagaskar, Indie, południe Rosji czy Polesie nawet Anglia, życzliwa i świadoma świata, nie wie, gdzie skupić tę niewielką zresztą garstkę żydostwa. Corocznie do ojczystego miasta i przyjaciół przyjeżdżam na kilka tygodni i rozmowy o sprawach ważnych i wiecznych. Już ci nie powtarzam monotonnie marzenia, za każdym razem jakaś zmiana. Najwięcej mam trosko o budowę chat dla pustelników. Ci, którzy zasłużyli na samotność, czytają ją i tłumaczyć ją mają na język zrozumiały, orbiet urbi. Powinni, powinni mieć. Ale co powinni mieć w tym sęk? Mosiek znów nawalił za mało karbidu, lampa gaśnie, godzina piąter rano. Poczciwy Albert odciemnił pokój. Bo szyby przysłoniły się roletami z ciemnego papieru. By światło okien nie przeszkadzało władzom wojskowym rozmawiać szyfrem świetlnym, a podobno dlatego, żeby nieprzyjacielskim samolotom nie ułatwiać drogi. Jak gdyby nie było dziesięciu innych narzędzi i drogowskazów, ludziska mimo to wierzą. Jest tedy znów jasno. Naiwni i poczciwi są ludzie. Chyba nieszczęśliwi. Nie bardzo wiedzą, na czym polega szczęście. Każdy inaczej je rozumie. Jeden, smaczny czulent, albo kiełbasa z kapustą, drugi, spokój, komfort, wygoda, trzeci, dziewczęta, liczne i różne, czwarty, muzyka, albo karty, albo podróże. A każdy broni się inaczej przed nudą i tęsknotą: nuda, głód ducha, tęsknota, pragnienie, pragnienie wody i lotu, wolności i człowieka, powiernika, spowiednika, doradcy, rady, spowiedzi. Życzliwego ucha dla mojej skargi. Duch tęskni w ciasnej klatce ciała. Ludzie czują i rozważają śmierć pod kątem końca, a jest ona tylko dalszym ciągiem życia, innym życiem. Jeśli nie wierzysz w duszę, musisz przecież uznać, że ciało twoje żyć będzie jako trawa zielona, jako obłok. Jesteś przecież wodą i prochem. Świat jest przemianą zła, wieczyście trwałą, mówi Mayer. Ten niedowiarek, pesymista, ironista, nihilista, też mówi o wieczności. Nieśmiertelność jest <śmum> a mebą człowiek jest kolonią sześćdziesięciu biliardów, jak podaje Metterling, a on mógł dotrzeć do autorytetów. Bo ja przez lat kilkanaście usiłowałem bez powodzenia dowiedzieć się, ile razy po dwa miliardy. Kolega profesor Paszkiewicz powiedział, że astronomiczna liczba, aż przypadkiem znalazłem odpowiedź w terminach. Ludzi na świecie jest dwa miliardy, a ja jestem społeczeństwem wiele milionów razy liczniejszym, więc mam prawo, mam obowiązek dbać o własne swe miliardy, wobec których mam zobowiązania. Niebezpiecznie może mówić o tym ogółowi, choć i tak każdy to czuje, jeśli nawet nie bardzo wie. A zresztą, czy mój wszechświat życia i jego pomyślność nie są zależne od pomyślności całego pokolenia? Od wysp ludożerców australijskich aż do gabinetu poety, uczonego, aż do wpatrzonego w otwór teleskopu na szczycie śnieżnym na równinie bieguna. Jeśli mała genika, kaszle w nocy, altruistycznie współczuje. Ale egoistycznie waży niepokój nocny, troska o jej zdrowie, a może zaraźliwe. Koszt dożywiania, fatyga i koszt wysłania na wieś. Spać mi się nie chce. Zanim mój ul brzęczeć, zacznie zdrzemnę się godzinę. Pewien jestem, że w przyszłym, rozumnym społeczeństwie skończy się dyktatura zegara. iem kiedy się chce. Co za szczęście, że lekarze i policja nie mogą przepisać, ile razy mi wolno oddychać na minutę i ile razy ma prawo moje serce uderzać. Niechętnie sypiam w nocy, bo potem w dzień spać nie mogę. Chleb z wodą smakuje mi wiele lepiej w nocy. Ze zdumieniem dowie się człowiek przyszłości, że jako ozdobę mieszkań używaliśmy cięte kwiaty i obrazy na ścianach, i jako dywany skórę zwierząt. Skalpy. Skalpy kwiatów? I szlachetnych naszych braci młodszych w życiu i płótno wypacykowane, na które po pewnym czasie przestaje się patrzeć, a na którym osiada kurz, a pod nim gnieździ się robactwo. Jakże mały, biedny, dziki był ten człowiek pierwotny sprzed tysiąca lat. I ze współczuciem myśleć będą o naszych prymitywnych formach nauczania. Nieuctwo martwej mowy, wszedłszy w lód. Raz wraz wyławiałem wśród dzieci talenty. Gdzieś na solcu w izdepce wyrobnika pokazano mi rysunki chłopaka. Koń był koniem, drzewo drzewem, okręt okrętem. Zaniosłem rulon obrazków, które wydawały mi się najlepsze, by pokazać znanemu malarzowi. Obejrzał, skrzywił się. To zupełnie bez wartości, przerysowane. A to ujdzie od biedy. Powiedział rzecz dziwną. Każdy powinien umieć utrwalić ołówkiem to, co chce zachować w pamięci. Analfabetą jest każdy, kto tego nie może. Ileż razy wspominałem tę prawdę niezbitą oto sosna, oto twarz, oto drzewo, które za chwilę zniknie dla mnie na zawsze. Jaki żal, jaka szkoda. Radzą sobie turyści, fotografia, już nawet taśma filmowa. Rosną dzieci i młodzież, którzy oglądać mogą swe pierwsze niedołężne kroki. Niezapomniane obrazy budzącej się sypialni. Spojrzenie, ruchy ociężałe bądź wyprostowanie nagle z łóżek. Ten przeciera oczy, ten rękawem koszuli pociera kąciki ust, ten gładzi ucho, przeciąga się, trzymając jakąś część odzieży, zastyga na długo zapatrzony. Żywo, flegmatycznie, zręcznie, niezgrabnie, pewnie, bojaźliwie, dokładnie, niedbale. Przytomnie bądź automatycznie. To są testy. Widzisz od razu, kto zacz. I dlaczego tak zawsze, albo akurat dziś tak. Wykładowca komentuje film. Proszę przyjrzeć się uważnie, wskazuje laseczką jak na mapie. Niechętne spojrzenie tych dwojga na prawo wskazuje, że nie lubią się. Łóżka ich nie powinny stać w sąsiedztwie. Zmrużenie powiek tego oto dowodzi niezbicie, że jest krótkowzroczny. Nie dowierzajcie wytrwałości tego oto malca. Znać wysiłek, nerwowość poruszeń, zmienne tempo, przerwy w pozornie zdecydowanym pośpiechu. Może założył się, zapowiedział. Ściga się z tym oto na lewo, na którego raz w raz spogląda. Temu oto przepowiadam zły dzień. Coś mu dolega. Przy myciu, przy łóżka, przy rannym posiłku – za chwilę czy za godzinę pokłóci się, lub pobije. Nie odpowie wychowawcy. Staliśmy we dwójkę w oknie, gdy montowała się nowa partia dwóch ogni. Szlachetna rycerska gra! Dziesięcioletni spec był moim wykładowcą. Tego od razu wybiją, bo zmęczony. Ten dopiero w połowie gry zacznie się starać. Tego odrzucą. Ten ma na plecach oczy, patrzy w prawo, a bije w lewo. Ten omyślnie podda się, bo chce wybić tych dwóch. Ten obrazi się, pokłóci się, rozpłacze się. Jeśli przepowiednia zawiedzie, spec wie dlaczego i tłumaczy dlaczego, bo w obliczeniach i ocenie czegoś nie wziął pod uwagę. Gra tak, bo wczoraj stłukł szybę, więc teraz boi się. Tego słońce razi w oczy. Ten nieprzyzwyczajony do tej piłki, dla niego za twarda. Tego noga boli. Ten świetny rzut zawdzięcza przyjacielowi, zawsze mu pomaga. Czyta grę jak partyturę. Komentuje ruchy jak w partii szachów. Jeśli to i owo rozumiem, zawdzięczam to ofiarnym swym profesorom. Jacy oni cierpliwi, ofiarni, życzliwi. Jaki ja nieudolny i niedołężny uczeń. Nic dziwnego. Powyżej czterdziestu lat miałem, gdy urodził się u nas futbol, a oni raczkowali z piłką pod pachą. Pięć grubych tomów. Pierwszy piłka zwyczajna, drugi piłka nożna, futbol, trzeci dwa ognie, czwarty psychologia i filozofia gry w piłkę. Piąty – życiorysy wywiady, opisy sławnych rzutów, partyj, boisk. I sto kilometrów taśmy. Nie drażni, nie niecierpliwi, nie gniewa, nie oburza, gdy reakcję z góry przewidziałem. Dziś klasa będzie niespokojna, bo prima aprilis, bo upał, bo za trzy dni wycieczka, bo za tydzień święta, bo mnie głowa boli. Pamiętam już zaawansowaną w latach pracy wychowawczynię – która oburzała się, że chłopcom włosy za szybko odrastają. I pamiętam młodziutką bursistkę, która rozpoczynała sprawozdanie składzenia spać dziewczynek od uwagi: dziewczynki były dziś nieznośne, o dziewiątej był jeszcze gwar, o dziesiątej jeszcze szepty i śmiechy, a wszystko dlatego, że kierowniczka dała im burę, bo byłam zła, bo spieszyłam się, bo jutro mam seminarium, bo zarzuciły mi się pończochy, bo otrzymałam niedobry listy z domu. Powie ktoś. Co wart jest film, jeśli dzieci wiedzą, że je fotografują łatwo aparat stale stoi operator o różnych porach i w różnych kierunkach nakręca pusty aparat dzieciom obiecuje się pokazać film, gdy będzie ukończony, ale zawsze nie udaje się coś fotografuje się po wielokroć dzieci natrętne niemiłe, niepopularne i sceny nieciekawe ani razu nie zapowiada się, że mają być naturalne, że mają patrzeć się tu nie tam, żeby robiły swoje. Bezładnie zapala się i gasi Jupitery, to znów przerywa się zabawę i zarządza uciążliwą próbę. Po okresie sensacji, okres zniecierpliwienia. Przestają wreszcie widzieć po tygodniu, po miesiącu. Niepotrzebnie zresztą pisze: tak zapewne robią, na pewno tak robią, inaczej być nie może. Analfabetą jest wychowawca, który tego nie wie, matołem, gdy nie rozumie. W przyszłości każdy wychowawca będzie stenografem i kinooperatorem. A parlograf, a radio, a epokowe eksperymenty Pawłowa, a ów ogrodnik, który drogą krzyżowania czy też wychowywania roślin otrzymuje róże bez kolców i gruszki na wierzbie. Człowieka kontur już posiadamy, może nawet fotografię, może niewiele już brakuje. Potrzebny tylko zdolny i sumienny retuszer. Inni boją się spać w dzień, żeby nie psuć nocy. Ja odwrotnie. Niechętnie śpię w nocy. Piętnasty maja. Godzina szósta. Dziewczynki już do połowy. Było mniej więcej tak. Mówią, wiesz, Helciu, ty jesteś niespokojnym człowiekiem. Ona, ja jestem człowiekiem? No tak, przecież nie pieskiem. Zamyśliła się. Po długiej pauzie zdziwiona. Jestem człowiekiem? Jestem Helcia, jestem dziewczynka, jestem Polka. Jestem córeczka mamusi, jestem warszawianka. Jak ja dużo jestem. Innym razem mam mamusie, tatusia, babcie, dwie babcie, dziadziusia, sukienkę, rączki, lalkę, stolik, kanarka, fartuszek. Czy ja pana mam? Powiedział mi jeden narodowiec: Żyd szczery patriota jest w najlepszym razie dobrym warszawianinem czy krakowianinem, ale nie Polakiem. Zaskoczyło mnie to. Przyznałem lojalnie, że istotnie. Nie wzrusza mnie Lwów, Poznań, Gdynia, Jeziora Augustowskie, ani za Leszczyki, ani za olizie. Nie byłem Zakopanem. Taki potworny. Nie pasjonuje mnie po lesie, morze, puszcza, Białowieska. Obca mi Wisła spod Krakowa nie znam i nie pragnąłbym poznać Gniezna. Ale kocham Wisłę Warszawską i oderwany od Warszawy odczuwam żrącą tęsknotę. Warszawa jest moja i ja jestem jej. Powiem więcej – Jestem nią. Razem z nią cieszyłem się i smuciłem. Jej pogoda była moją pogodą, jej deszcz i błoto moim też. Z nią razem wzrastałem. Hmm. Oddaliliśmy się ostatnio. Powstawały nowe ulice i dzielnice, których już nie rozumiałem. Wiele lat czułem się cudzoziemcem na żoli Bożu. Wiele bliższy jest mi Lublin i nawet nigdy nie widzianych rubieszów. Warszawa. Była terenem czy warsztatem mojej pracy. Tu miejsce postoju, tu groby. Podczas całego przedstawienia kukiełek wspominałem raz szopkę z ulicy Miodowej i jasełka z ulicy Freta. A było tak. Poczynając od Bożego Narodzenia chodzili po zamożniejszych podwórzach bezrobotni, w tym czasie murarze, i wzywani do mieszkań dawali przedstawienia. Skrzynia, scena, harmonia albo katarynka – a na scenie figurki – król Herod na tronie, diabeł z widłami. Przedstawienie odbywało się w kuchni, żeby nie błocili mieszkania. Kucharka chowała drobiazgi, bo kradli, raz dwie frażetkowe łyżki z kompletu. Było pięknie i strasznie pouczająco. Na zakończenie wychodził dziadek z workiem i prosił o jałmużnę. Ojciec kazał mi własnoręcznie wrzucać do worka dziadka nowe, srebrne dziesięciogroszówki – a ja zamieniałem całą posiadaną gotowiznę na dwojaki i, drżąc z emocji, wrzucałem do worka. A dziadek zaglądał do worka, potrząsał długą, siwą brodą i mówił: Malutko, malutko, daj kawalerze jeszcze. W tym czasie byłem z ojcem na jasełkach. Długa sala sierocińca, kurtyna tajemnica, ciasnota, oczekiwanie. Jakieś dziwne istoty w granatowych fartuchach i białych czapkach na głowie. Ze sztywnymi skrzydłami bałem się, łzy mnie dusiły. Nie odchodź, tatusiu, nie bój się. Tajemnicza pani posadziła mnie w pierwszym rzędzie. Nie róbcie tego, jeśli dziecko nie chce. Wolałem gdzieś z boku, choćby zasłaniali, choćby najciaśniej i najgorzej. Bezradnie, tatusiu, siedź, głupiś. W drodze pytałem się, czy będzie herod i diabeł. Zobaczysz. Rozpaczliwa jest ta rezerwa dorosłych. Nie róbcie dzieciom niespodzianek, jeśli nie chcą. Powinny wiedzieć, zawczasu być uprzedzone, że będą strzelali. Czy na pewno, kiedy i jak? Trzeba się przygotować przecież do długiej, dalekiej, niebezpiecznej podróży. Oni o jedno tylko dbają. Zrób siusiu, bo tam nie można. A ja teraz nie mam czasu, zresztą nie potrzebuję, nie umiem na zapas. Wiedziałem, że to będzie jakaś ważniejsza i stokroć wspanialsza szopka, i bez dziadka z torbą lepiej, że bez dziadka mówiłem już pouczająca godzina tak ten dziadek nie tylko on, ale on w pierwszym rzędzie był nienasycony. Do jego worka szły zrazu obojętne rodzicielskie srebrniaki, potem własne mozolnie uzbierane miedziaki nauczony gorzkim, gorzkim i poniżającym doświadczeniem, gromadziłem je długo skąd mogłem. Często padał ofiarą żywy dziadek na ulicy. Myślałem: Nie dam, schowam dla swojego z workiem z szopki. Mój dziadek był nienasycony, a worek jego bez dna. Maleńki był i worek pięciokrotnie mniejszy od mojej portmonetki. A pochłaniał, pożerał. Ostatnie wyduszał. Dawałem, dokładałem. Spróbuję jeszcze raz, może powie nareszcie, że dosyć. Tatusiu, babciu, katarzyno, ja oddam pożycz. Na pniu sprzedam zbiory z całego roku. Ciekawość, może podpatrzy, jak on znika na chwilę za sceną i dalej nalega i zachęca? I obawa. Smutna świadomość, że po dziadku już koniec już nic gorzej fatygujący rytuał mycia przed spaniem może nawet tran. W dnie wyjątkowe nie powinno się obarczać dzieci i drażnić tym wszystkim, co historia, co wiedza co doświadczenie słusznie zleciło na użytek dziadwy ale urlop. Całe skupienie, cała wolność, cała wszarzyzna wpleciona bajka. Dziadek z szopki z miodowej ulicy, jakże po oblężeniu Warszawy rozpaczliwej, nauczył mnie bardzo wiele. Beznadziejność obrony przed natarczywą prośbą i nieskończoność żądań, których zaspokoić nie można. Dajesz zrazu ochotnie, potem bez entuzjazmu, w poczuciu obowiązku, potem z niepokoju. Potem, według praw inercji, zwyczajowo i bez udziału serca, potem z niechęcią, z gniewem, z rozpaczą. A on chce wszystko Twoje i Ciebie też. W szopce chwytam się tego dziadka, jak ostatniej nici wiążącej z czarowną bajką w życiu, w czarodziejskim misterium życia, z magią świątecznych wzruszeń. Przeszłe nie powróci, skonało pogrzebione. Chęć gorąca, niemoc, mnogość, nicość. Hm. Opowiem może, jak wróble karmiłem w lat czterdzieści później. Nie odmawia, jeśli dziecko prosi o powtórzenie bajki jeszcze, jeszcze i jeszcze raz tej samej. Dla pewnych dzieci, liczniejszych może niż sądzimy, przedstawienie powinno składać się z jednego tylko, wielokroć powtarzanego raz wraz numeru. Jeden słuchacz to częstokroć liczne i wdzięczne audytorium, nie stracisz czasu. Starenianie i murarze, częstokroć lepsi pedagodzy niż dyplomowana psychotechniczka. Przecież dorośli też wołają bis, bis. Ta sama bez końca powtarzana bajka. To jak sonata, sonet ukochany, jak rzeźba, bez której widoku dzień staje się bezbarwny. Znają galerię obrazów maniaków jednego eksponatu. Mój święty Janek Muria z Muzeum Wiednia i dwie rzeźby Rygiera, rzemiosło i sztuka w Krakowie. Zanim człowiek bez reszty ugrzęźnie i pogodzi się z niechlujstwem przeżyć, broni się, cierpi, wstydzi się, że inny i gorszy niż tłum, a może tylko boleśnie odczuwa własną samotność i obcość w życiu. Szopka bez dziadka, nie szopka, ale jasełka. Było źle, bardzo źle. Słusznie mama niechętnie powierzała dzieci opiece ojca. I słusznie dreszczem zachwytu i porywu radości witaliśmy i wspominaliśmy, siostra i ja, nawet najbardziej forsowne, męczące, nieudane i opłakane w skutkach przyjemności. Jak jest przedziwną intuicją, odnajdywał nienazbyt zrównoważony pedagog, tatuś. Boleśnie ciągnął za uszy, mimo najsurowszych osądów mamy i babci. Jeżeli dziecko ogłuchnie, to będzie twoja sprawa. Na sali było gorąco do niemożliwości. Przygotowania wlokły się w nieskończoność. Szmery za kurtyną napinały uwagę poza wszelkie dopuszczalne dla nerwów granice. Lampy kopciły, dzieci pchały się. Posuń się, zabierz rękę, odsuń nogę, nie kładź się na mnie. Dzwonek, wieczność, dzwonek. Takich uczuć doznaje lotnik pod obstrzałem, który wystrzelał już wszystko ku obronie, ale ma jeszcze i to najważniejsze zadanie. Nie ma odwrotu i nie ma woli, chęci, myśli o odwrocie. Nie sądzę, by porównanie było na miejscu. Zaczęło się coś niepowtarzalnego, jedynego, ostatecznego. Ludzi nie pamiętam. Nie wiem nawet, czy diabeł był czerwony czy czarny. Raczej czarny. Miał ogon i rogi. Nie lalka, żywy, nie przebrane dziecko. Dziecko przebrane? Podobnym dziecinnym bajkom wierzyć mogą tylko ludzie dorośli. Sam król Herod mówi do niego szatanie. I takiego śmiechu, i takich skoków, i takiego ogona prawdziwego, i takiego nie, i takich wideł, i takiego choć nie widziałem, nie słyszałem, i dziś nie przeczuwam nawet, jeśli nawet prawdą jest że jest naprawdę piekło. Wszystko było autentyczne. Lampa gaśnie, papierosy kaszlą. To przeszkadza. Ulica Miodowa i Freta. I na Freta była szkoła szmurły. Tam rózgi dawali, też autentyczne. Ale nie ma... Były problemu. lata, kiedy sublimat i pastylki morfiny miałem schowane w rogu głębokim szuflady. Brałem je tylko wtedy, gdy szedłem na grób matki na cmentarz. Dopiero od wojny trzymam je stale w kieszeni. A ciekawe, że mi je zostawiono podczas rewizji w więzieniu. Nie ma obrzydliwszego zdarzenia, przygody, jak nieudane samobójstwo. Taki plan winien dojrzeć całkowicie, by jego wykonanie dało absolutną pewność powodzenia. Jeśli mój plan, obmyślony do ostatka, stale odkładałem to dlatego że zawsze w ostatniej chwili nowe jakieś marzenie którego nie mogłem porzucić bez opracowania były to jakby tematy nowel dałem im wspólny tytuł rzeczy dziwnych a więc wynalazłem maszynę bardzo szczegółowy skomplikowany mechanizm opracowałem coś w rodzaju mikroskopu skala sto jeżeli mikrometr przekręcę na 99, umiera wszystko, co nie posiada ani jednego procentu człowieczeństwa. Pracy było co niemiara. Musiałem ustalić, ilu ludzi, istot żywych, za każdym razem wypada z obiegu, kto miejsce ich zastąpi i jak będzie wyglądało to oczyszczenie. Prowizoryczne nowe życie. Po roku rozważań, rozumie się w nocy, doprowadziłem destylację do połowy. Już ludzie są tylko pół bydlę, ta reszta wyginęła. Jak drobiazgowe były moje przewidywania, dowodem, że siebie całkowicie wyeliminowałem z tego swoistego organizmu. Toć przekręcając mikrometr mego mikroskopu mogłem siebie pozbawić życia. Co wtedy? Przyznaję z pewnym zażenowaniem, że do tego tematu i dziś powracam w trudniejsze noce. Więzienne noce. Dały mi najciekawsze rozdziały opowieści. Kilkanaście było do wyboru tych marzeń na warsztacie, a więc znalazłem wyraz magiczny: jestem dyktatorem świata. Zasypiałem tak bardzo skłopotany, że aż bunt we mnie powstawał. Dlaczego ja? Czego wy ode mnie chcecie? Są młodzi, rozumniejsi, czyściejsi, bardziej odpowiedni do tej misji. Zostawcie mnie dzieciom. Nie jestem socjologiem. Spartacze, skompromituję i próbę, i siebie. Dla odpoczynku i odprężenia. Przeniosłem się do szpitala dziecięcego, miejscówka. Miasto wyrzuca mi dzieci jak muszelki, a ja nic, tylko dobry jestem dla nich. Nie pytam się ich ani skąd, ani na jak długo, ani dokąd, z pożytkiem czy szkodą dla ludzi. Stary doktor daje cukierki, bajki opowiada, odpowiada na pytania. Ciche, kochane lata. Z dala od jarmarku świata. Czasem książka albo odwiedziny kolegi, a zawsze jeden jakiś pacjent najwięcej wymaga opieki. Dzieci zdrowiają, umierają, jak bywa w szpitalu. Nie mędrkowałem, nie starałem się pogłębić tematu, który znany był mi aż do dna. Toć pierwszych siedem lat byłem takim właśnie skromnym lekarzem miejscowym w szpitalu. Przez całą resztę lat towarzyszy mi przykre poczucie, że zdezerterowałem. Zdradziłem dziecko chore, medycynę i szpital. Uniosła mnie fałszywa ambicja. Lekarz i rzeźbiarz duszy dziecięcej. Duszy, ni mniej, ni więcej. – Ech, stary durniu, spaskudziłeś życie i sprawę. Zasłużona spotkała cię kara. Pani By, historyczna Flondra, leń o mentalności pomywaczki szpitalnej, reprezentuje ten ważny dział życia. Metr d'Hôtel, P parta się w higienie. Po to o głodnym pysku szwendałem się po klinikach trzech stolic Europy. Lepiej o tym nie mówić. Nie wiem ile już nabazgrałem tej swojej autobiografii. Nie mam odwagi przeczytać, co tam zabagasz. A grozi mi, że coraz częściej zdarzać się będą powtórzenia. A co gorsze, że fakty i przeżycia mogą być, muszą być i będą opowiedziane różnie w szczegółach. To nic, to tylko dowód, że ważne były momenty, głęboko przeżyte, do których powracam. I dowód, że wspomnienia zależne są od naszych aktualnych przeżyć, wspominając nieświadomie kłamiemy, to jasne. I mówię to tylko dla najprymitywniejszego czytelnika. Częstym marzeniem i projektem był wyjazd do Chin. To mogło stać się nawet łatwo. Biedna moja czteroletnia joja z czasów wojny japońskiej. Dałem jej dedykację swoją w polskim języku. Cierpliwie uczyła niezdolnego ucznia po chińsku. Owszem, niech będą instytuty języków wschodnich, owszem, profesorowie i wykłady, ale każdy musi rok spędzić w takiej wschodniej wiosce i przejść kurs wstępny u czterolatka. Po niemiecku uczyła mnie mówić erna. Już Walter i Frida byli za starzy, już gramatyczni, książkowi, podręcznikowi, szkolni. Dostojewski mówi, że wszystkie nasze marzenia spełniają się w biegu lat, tylko w tak wynaturzonej formie, że ich nie poznajemy. Ja poznaję swoje marzenie z lat przedwojennych. Nie ja do Chin, ale Chiny przyjechały do mnie. Chiński głód, chińska poniewierka sierot, chiński pomór dzieci. Nie chcę zatrzymywać się nad tym tematem. Kto opisuje cudzy ból, jakby okradał, żerował na nieszczęściu, jakby mu było mało tego, co jest. Pierwsi dziennikarze i urzędnicy z Ameryki nie kryli się, że doznali zawodu. Nie jest aż tak strasznie. Szukali trupów, a w sierocińcach szkieletów. Kiedy zwiedzili dom sierot, chłopcy bawili się w wojsko, czapki papierowej kije. Widocznie wojna im nie dokuczyła, powiedział z przekąsem. Teraz to tak. Ale i apetyty wzrosły, i nerwy stępiały. Coś wreszcie rusza się, i na tej, i owej wystawie sklepowej, nawet zabawki, i tyle cukierków, od groszy dziesięciu do całego złotego. Sam na własne oczy widziałem. Mały urzebrał dziesięć groszy i zaraz kupił cukierków. Nie piszcie tego, kolego, do waszej gazety. Czytałem: Z niczym nie zżywa się człowiek łatwiej niż z cudzym nieszczęściem. Kiedy szliśmy przez Ostrołękę do Prus Wschodnich, sklepiczarka pytała nas. Co będzie z nami, panowie oficerowie? Bo my cywile. Za co mamy cierpieć? Wy co innego idziecie na pewną śmierć. Raz jeden tylko jechałem w harbinie rykszą. Teraz w Warszawie długo opierałem się. Rykszasz nie żyje dłużej niż lat trzy. Silny pięć. Nie chciałem do tego ręki przykładać. Teraz mówię, trzeba im dać zarobić. Lepiej, że ja wsiadłem niż dwóch ciężkich paskarzy w dodatku z tłumokiem. Moment przykry, kiedy wybieram zdrowych, silnych, o ile śpieszę się, i daję o pięćdziesiąt groszy więcej niż żądają. I wtedy szlachetny, i teraz. Kiedy leżąc w jednym pokoju z dziećmi zdrowymi, zapaliłem papierosa, rozumowałem. Dym to środek wykrztuśny, przynoszę im pożytek. Natchnienie Daje mi pięć kieliszków spirytusu, pół na pół z gorącą wodą. Po czym idzie rozkoszne uczucie znużenia, bez bólu, bo blizna się nie liczy i nóg ciągnienie nie liczy się i nawet ból oczu i pieczenie możny nie liczy się. Natchnienie daje mi świadomość, że oto leżę w łóżku i tak aż do rana, a więc dwanaście godzin normalnej pracy płuc, serca i myśli po pracowitym dniu w ustach smak kapusty kwaszonej i czosnku, i karmelka, który dla smaku umieściłem w kieliszku. Epikurejczyk. Ba, dwie łyżki od herbaty fusów prawdziwej kawy z miodem sztucznym. Zapachy, amoniaku. Moc teraz szybko rozkłada się, a nie co dzień płucze kubeł. Zapach czosnku, karbidu i od czasu do czasu moich współmieszkańców. Jest mi dobrze, cicho, i bezpiecznie. Zapewne te cisze może mi zakłócić jeszcze wizyta pani Stefy z jakąś nowiną, lub tematem do męczącego przemyślenia i desperackiej decyzji. A może panna Esterka, że ktoś płacze i zasnąć nie może, bo ząb? Albo Felek, o list na jutro do tego owego dygnitarza? Ot, mól przeleciał <laughs> i już gniew, ferment wewnętrzny. Pluskwy, nowi, zrazu rzadcy goście, i mole. Ostatni wrogowie. Powiedzmy numer pięć. To już do cholery temat na jutro. Chcę w tej ciszy nocnej. Godzina dziesiąta. Przebiec myślą dzisiejszy, jak rzekłem, pracowity dzień. A propos wódki. Ostatnia półlitrówka ze starego przydziału. Miałem jej nie otwierać na czarną godzinę, ale diabeł nie śpi. Kapusta, czosnek, potrzeba ukojenia. I pięć deka serdelowej. Tak zacisznie i bezpiecznie. Nawet bezpiecznie, bo nie przewiduje niczyjej z zewnątrz wizyty. Zapewne może się zdarzyć taka wizyta jak pożar, jak nalot, jak zerwanie się tynku nad głową. Ale samo określenie, poczucie bezpieczeństwa dowodzi, że subiektywnie uznaje się mieszkańcem bardzo głębokiego tyłu. Nie zrozumie tego, kto nie zna frontu. Jest mi dobrze. I długo chce pisać, aż do ostatniej kropli atramentu w piórze, powiedzmy do pierwszej, a potem sześć bitych godzin odpoczynku. Chce się nawet pożartować. Byczo jest, powiedział niezupełnie trzeźwy minister i niezupełnie w porę, bo tu i ówdzie panował po wsiach tyfus głodowy, a słupek skonów gruźliczych zawrotnie zwyżkował. Dokuczali mu potem polityczni adwersarze w prasie niezależnej i pożal się Boże. Byczo jest, mówię ja, i chce mi się być wesołym. Wesołe wspomnienie. Teraz pięć deka tak zwanej serdelowej kiełbasy kosztuje już złoty dwadzieścia, wtedy tylko osiemdziesiąt groszy. Chleb nieco drożej. Powiedziałem do sprzedawczyni. Moja pani kochana, czy te kiełbasy, aby nie z ludzkiego mięsa, bo jakoś za na koninę? A ona w odpowiedzi, nie wiem, nie byłam, kiedy ją robili tam. Nie obruszyła się, nie uśmiechnęła się do dowcipnego klienta. Nie zdradziła wzruszeniem ramion, że żart nieco widmowo upiorny, nie. Tylko przestała krajać, czekając na moją decyzję. Lichy klient, lichy żart czy podejrzenie, nie warta sprawa dyskusji. Dzień zaczął się wagą, Maj dał duży spadek, ubiegłe miesiące bieżącego roku niezłe i Maj jeszcze nie ale czekają nas w najlepszym razie dwa miesiące przednówka to jest pewne. A ograniczenie w zarządzeniach władz. I dodatkowe interpretacje, wewnętrzne skupienie mają pogorszyć sytuację. Godzina sobotniego ważenia dzieci to godzina silnych emocji. Po śniadaniu posiedzenia szkolne samo śniadanie to też praca. Oto po ordynarnym moim liście do dygnitarza otrzymaliśmy stosunkowo niezły zastrzyk kiełbasiany nawet szynki nawet stu ciastek niby dobrze, bo choć niewiele to wypada na twarz ale efekt był. Potem nawet niespodzianka w postaci dwustu kilo kartofli. Jest echo listów, ale zadrażnienie, przelotne dyplomatyczne zwycięstwo, łatwo zdobyta koncesja nie powinna budzić optymistycznych nadziei i usypiać czujności. Jakoś to sobie spróbuję odbić. Jak temu zapobiec? Skąd nadejdą chmury? Jakie i kiedy zbiorą się niewidoczne omy, wolty? Na przyszły piorun lub wiatr od pustyni. Dręczące, dobrze czy źle zrobiłem, ponury akompaniament beztroskiego dzieci śniadania. Po śniadaniu na chybcika, a la furszet, klozet, na zapas, więc i to z wysiłkiem, i zebranie, a na nim plany szkoły w lecie, urlopy i zastępstwa. Byłoby wygodnie tak jak w roku ubiegłym, ale w tym sęgrze zmieniło się wiele, inaczej sypialnia. Dzieci więcej przybyło i ubyło. Nowe awanse. Jest co tu gadać inaczej. I chciałoby się przecież lepiej. Po zebraniu gazetka i wyroki sądowe wkradły się nad użycia. Nie każdy chce słuchać bitą godzinę o tym kto dobrze, kto źle gospodarował, co przybyło, co ubyło, co należy przewidzieć, co należy uczynić. Dla nowych dzieci gazetka będzie objawieniem, ale starzy wiedzą czy tak czy owak nie dowiedzą się tego, co dla nich ważne i co najważniejsze. Nie obchodzi go właściwie, nie słucha, więc jeśli można zbyć się fatygi, czemu nie? Zaraz po gazetce, męczącej dla mnie ktoś rozumie, i godzi się, i umiejętnie nie widzi tego, co wygodniej nie dostrzegać, gdy nie chce się gwałtem, a nie można perswazją. Zaraz po tej gazetce dłuższa rozmowa z panią protegującą do przyjęcia dziecka. To jest cała przeprawa. Wymaga ostrożności, uprzejmości i stanowczości. Oszaleć można, ale o tym kiedy indziej. Bogąk na obiad. Czym ten obiad sobotni różni się od pozostałych, nie umiem dokładnie opowiedzieć, więc chcę też odłożyć. Mam dziś w planie tylko trzy adresy i trzy wizyty. Pozornie łatwo. Jeden: odwiedzić sympatyka po jego chorobie. Dwa. Prawie w sąsiednim domu rozmowy o drożdżach dla dzieci. Trzy niedaleczko, powitanie reemigrantów ze Wschodu, ludzi miłych, życzliwych, którym dobrze życzę. Ba. Ba. Pierwsza wizyta to dalszy ciąg rannych dyskusji o szkole nie zostałem w domu. Proszę złożyć spóźnione pozdrowienia. Chciałem wcześniej nie mogłem. Męczą myśli takich wiele, bo ten starszy pan. Dziwny i nietypowy w charakterze nauczyciela szkoły powszechnej. Co wiem o nim? Ani jednej dłuższej, może zgoła żadnej rozmowy przez cały rok. Nie było czasu? Urze. Oczy kleją się. Nie mogę, naprawdę nie mogę. Obudzę się i dokończę. Bądź pozdrowiona. Piękna nie cisza. Obudziłem się. A rano trzeba pisać listy. Dalszy ciąg następnej nocy. Bądź błogosławiony, spokoju. NB. Ubiegłej nocy rozstrzelano tylko siedmiu Żydów, tak zwanych żydowskich gestapowców. Co to ma znaczyć? Celowi nie dociekać. Wykład godzinny o drożdżach. Piwne czy piekarskie? Żywe czy zabite? Jak długo mają leżeć? Ile razy w tygodniu i ile? Beta-biton, witamina B. Potrzeba będzie pięć litrów tygodniowo. Jak? Przez kogo? Od kogo? Wykład o kuchni narodowej na trzeciej wizycie. Jak w jego latach dziecięcych robiono kugiel i czulent, eksplozja wspomnień starca, wrócili z piekła do warszawskiego raju. Bywa i tak. Smarkacz pan jest i wiekiem swym, i dorobkiem przeżyć, nic pan nie wiesz, no i ten czulent. Wielokroć wspominałem w Kijowie flaki warszawskie, które jadłem płacząc z tęsknoty za ojczyzną. Wysłuchał, przytaknął. W bramie dozorca zaczepił: Ratuj, wszechmocny. Niech nie pytają się, nie proszą o nic, niech nie mówią. Leży na chodniku zmarły chłopak. Obok trzej chłopcy poprawiają sznurkiem lejce. W pewnym momencie spojrzeli na leżącego, odsunęli się kilka kroków, nie przerwali zabawy. Każdy zamożniejszy musi wspomagać rodzinę. Rodzina to bracia i siostry jego żony, ich bracia, siostry, starzy rodzice i dzieci, zapomogi od pięciu do pięćdziesięciu złotych i tak od świtu do późnego wieczora. Jeżeli ktoś umiera z głodu, znajdzie rodzinę, która przyzna się do pokrewieństwa i zapewni dwa posiłki dziennie, jest szczęśliwy dwa, trzy dni, nie dłużej niż tydzień. Potem prosi o koszulę, o buty, o ludzkie mieszkanie, trochę węgla. Potem chce leczyć siebie, żonę, dzieci. Wreszcie nie chce być żebrakiem, żąda pracy, chce mieć posadę. Nie może być inaczej, ale budzi to taki gniew, zniechęcenie, lęk, obrzydzenie, że człowiek dobry i wrażliwy staje się wrogiem rodziny, ludzi i siebie samego. Chciałbym nic już nie mieć, żeby zobaczyli, żeby zobaczyli, że nie mam, żeby się to skończyło. Wróciłem zdruzgotany z obchodu, siedem wizyt, rozmów, schodów, pytań. Wyniki Pięćdziesiąt złotych i deklaracje na składkę pięć złotych miesięcznie. Można utrzymać 200 ludzi. Kładę się w ubraniu. Pierwszy dzień upalny, nie mogę zasnąć, a o dziewiątej wieczorem tak zwane posiedzenie wychowawcze. Czasem ktoś wybuchnie na chwilę i wycofuje się nie warto. Czasem jakaś nieśmiała uwaga, tak tylko dla pozoru. Ceremonia trwa godzinę. Formalności stało się zadość. Godzina dziewiąta do dziesiątej, juści, przejaskrawiam. Mam różne myśli na sen. Tym razem, co zjadłbym bez przymusu, bez wstrętu nawet. Ja, który jeszcze pół roku temu nie wiedziałem dokładnie, co mi smakuje, okresami to, z czym wiązało się jakieś wspomnienie. Więc maliny, ogród cioci Magdzi, flaki, kijów, kasza Gryczana, ojciec, cynadry, Paryż. W Palestynie każdy posiłek obficie skrapiałem octem i oto teraz, jako temat kojący, żeby zasnąć, co bym zjadł? Odpowiedź. Wino szampańskie z biszkoptami i lody z winem czerwonym. Dowód czasu mych perypetii gardlanych to jak lat dwadzieścia nie jadłem lodów. Szampan piłem może trzy razy w życiu. Biszkopty chyba w dzieciństwie, w czasie choroby. Próbowałem się. A może ryba z sosem tatarskim? Sznycel wiedeński? Pasztet? Zając z czerwoną kapustą? Malaga? Nie. Kategorycznie nie. Dlaczego? Rzecz ciekawa. Jedzenie jest pracą, a ja jestem zmęczony. Bywa, że budząc się rano myślę wstać to usiąść w łóżku, sięgnąć po kalesony, zapiąć, jeśli nie wszystkie, to choć na jeden guzik, zmocować do koszuli. Przy ubieraniu skarpetek trzeba się zgiąć, Szelki Rozumiem Kryłowa, który cały wiek męski spędził na kanapie, mając pod kanapą bibliotekę. Sięgał ręką i czytał, co mu w rękę wpadło. Rozumiem tę utrzymankę kolegi p. Nie zapalała lampy o zmierzchu, ale czytała przy zapałkach woskowych, które on jej kupował do tego celu. Kaszle. To ciężka praca. Zejść z schodnika na jezdnię, wspiąć się z jezdni na chodnik. Trącił mnie przechodzień, zatoczyłem się i oparłem o ścianę. I to nie jest osłabienie. Dość łatwo podniosłem szkolniaka, trzydzieści kilo żywej wagi, opornej wagi. Nie brak sił, ale brak woli, jak kokainista. Myślałem nawet, czy w tytoniu, surowych jarzynach, w powietrzu, którym oddychamy, bo nie tylko ze mną, tak lunatycy, morfiniści. To samo z pamięcią. Bywa, że idę do kogoś w ważnej sprawie, zatrzymuje się na schodach. Po co ja właściwie do niego idę? Długi namysł i pełne ulgi. Ach, już wiem. Kobryner, zasiłki chorobowe, herszaft, dożywienie, kramsztyk, jakość węgla i jego stosunek do ilości drzewa. Toż samo bywa na posiedzeniach. Tak łatwo rwie się wątek dyskusji. Ktoś przerwie jakąś uwagą, na długo zmienia się temat. O czym to my właściwie? Czasem powie ktoś, po pierwsze, na próżno czekam na po drugie. Juści i gadulstwo. Wniosek? Należy dziecko przyjąć. Zapisane. Przyjąć. Powinno się przejść do następnego podania. Nie, dalej nie jedna, ale trzy osoby uzasadniają wniosek. Niekiedy trzeba przerwać parokrotnie. Dyskusja zarzuca, jak źle prowadzony samochód. Męczy, drażni. Dosyć już. Otóż to dosyć. Uczucia tego nie zna front. Front to rozkazy. Naprzód dziesięć kilometrów, pięć w tył, postój, wymarsz, nocleg tu. Konny czy motocyklista, w dzień, w nocy. Na papierku, ołówkiem niekiedy krótki rozkaz. Trzeba wykonać bez gadania. Wieś liczy pięć nieuszkodzonych chałup. Przygotować się do przyjęcia dwustu rannych, już ich wiozą. A ty? Rób co chcesz. Tu nie tak. Tu inaczej upraszam będę wdzięczny zechciejcie łaskawie możesz nie zrobić zrobić inaczej wytargować nie udał się zwierzchnik bezmyślnie szykanuje upośledza wymaga bez sensu w krytycznym momencie znika i pozostawia bez rozkazu a bez tego nie wolno mówi się o nim i myśli i śni inaczej w cywilu można spierać się dowodzić kłócić grozić Skutek ten sam. Nuda. Nuda frontu jest przelotna. Ktoś zastukał do chałupy, koń zarżał na szosie, będzie nowina. Może do miasta, może dziś w nocy w pałacu, a może na inny front, a może najstraszniejsze, niewola. I tu teraz my, Żydzi, nie wiemy, co jutro przyniesie, ale mimo to poczucie bezpieczeństwa, więc nuda. Czy nie wolałbyś w bitwie pod Charkowem? Oto strzepnąłem lekceważąco banieluki gazeciarskiej i odpowiadam, wolałbym, gorzej nawet, ale inaczej. Dlatego jedni uciekają w przemysł, inni w spekulacje, w prace społeczne. Już dzień. Ziewam. Jeszcze jeden. Ten ząb, co język kaleczy, rozpacz, piłuje go i nic. A może to rak? 29 maja 1942, godzina 6 rano, łóżko. Chcesz skontrolować swą odporność przeciwko wściekliźnie? Spróbuj pomóc niedołędze. Dajesz jej do ręki papier, ma wręczyć jutro do rąk własnych. Dokładny adres i godzina. A ona? Zgubiła ten papier. Albo zapomniała wziąć, albo czasu nie miała. Albo woźny poradził inaczej, jutro pójdzie, wszystko jedno. Zresztą nie wie, czy tak będzie dobrze, przy kim dziecko zostawi. Miała pranie, tylko dla dziecka sukienkę. Nie mogła pani to pranie do jutra? Gorąco jest obiecałam. Przykro jej, może nic z tego nie będzie? Przed wojną mąż załatwiał. Może źle zrobiłam, ale niech pan nie gniewa się. Sprawdzam stan materialny rodziny złożyła podanie o przyjęcie chłopca. Spać tu może jest czysto. To pan nazywa czysto? Gdyby pan przed wojną, cały dzień mógłby być u nas. A jak będzie deszcz? Ja nie decyduję. Swoje napisałem, a panie uchwalą, co robić. Panie doktorze, co to za dziecko? Pan go pozna. Pan będzie żałował, że mam tylko to jedno. Podczas porodu miałam pięciu lekarzy. Nie mówię, jest pani niemądra. Powiedziałem raz tak matce w szpitalu, przed trzydziestu laty. Odpowiedziała: Gdybym była bogata, byłabym już mądra. Innej mówię: Nawet baron Rothschild karmi dziecko tylko pięć razy. Jego dziecko całe życie będzie miało dosyć jedzenia. Mówię: Gdyby dziecku potrzebna była herbatka, Bóg dałby pani w jednej piersi mleko, a w drugiej herbatkę. Gdyby pan Bóg dawał dzieciom to, co może dać i co jest dzieciom potrzebne. Mówię: jeśli mi pani nie wierzy, niech pani wejdzie do innego lekarza, któremu pani ufa. Niech się pan nie obrazi, ale jak mogę ufać ludziom, kiedy ja już czasem panu Bogu nie ufam? Taki zwrot językowy. Kiedy go wytrzaskałam już po dupie, że cały był jak w ogniu, to mi się go tak żal zrobiło, że za przeproszeniem zaczęłam płakać. W tej chwili przyniósł mi semi do łóżka list. Czy tak będzie dobrze? Do Wielebnego Księdza Plebana przy Parafii Wszystkich Świętych. Uprzejmie prosimy Szanownego Księdza Plebana o łaskawe udzielenie nam pozwolenia na kilkakrotne odwiedzenie ogrodu przy kościele w soboty w godzinach rannych, możliwie wczesnych, 6.30. Tęsknimy za trochą powietrza i zieleni. Duszno u nas i ciasno. Chcemy zapoznać się i zaprzyjaźnić z przyrodą. Nie będziemy niszczyć zasiewów. Gorąco prosimy o nieodmówienie naszej prośbie. Zygmuś Semi Abraszka Hanka Aronek. Ile klejnotów traci człowiek, że nie ma już cierpliwości rozmawiać z ludźmi bezinteresownie, tylko tak, żeby ich poznać. To podanie, które dzień zaczęło, jest dobrą wróżbą. Może więcej dziś zbiorę niż pięćdziesiąt złotych. Śpią w izolacji. Jest ich siedmioro. Senior, stary Azrylewicz na czele, Angina pectoris. Genia, podobno płuca. Haneczka, odma. Po drugiej stronie Moniuś, Reginka, Maryla. Hanka do genii. On tak się strasznie dla niej poświęcił. On by jej oddał życie i wszystko na świecie, a ta świnia go nie kochała. Dlaczego świnia? Czy musi się kochać, jeżeli on kocha? To zależy jak kocha. Jeżeli trochę tylko kocha, no to niech sobie będzie, ale jeżeli chce oddać życie i wszystko, wszystko... A czy ona go prosiła? O tego tylko brakowało. No właśnie, ja też mówię. Nie, ty mówisz, że świnia, no bo jest. Nie chcę już z tobą rozmawiać. Pogniewały się. Rad i nierad jestem. Gniewam się, cieszę, niepokoje, oburzam się. Pragnę doznać i uniknąć. Dobrze życzę, wzywam o karę Bożą czy ludzką. Kwalifikuję. To dobre, to złe. Ale wszystko jest teoretyczne na obstalunek. Płasko-szaro zwyczajowo, zawodowo, jak przez mgłę, zamazane uczucia, bezwymiarowe. Są obok mnie, ale nie ma ich we mnie. Mogę zrzec się bez trudu, odroczyć, wykreślić, zawiesić, wymienić. Ostry ząbka leczy mi język. Jestem świadkiem oburzającej sceny. Słowa słyszę, które powinny mną wstrząsnąć. Nie mogę odkasłać flegmy, krztuszę się, duszę się. Wzruszam ramionami, jest mi to obojętne. Indolencja, nędza uczuć, to pełna bezgranicznej rezygnacji żydowskie, więc co jest? I co dalej? Więc co jest, że język mnie boli? Co jest, że rozstrzelali? Już wie, że musi umrzeć. I co dalej? Przecież nie umiera się więcej niż raz. Niekiedy porusza mnie coś i dziwię się. Jakby uświadamiam sobie, czy przypominam sobie, że tak jest, może być, było kiedyś. Widzę, że inni tak samo. Bywa, że spotykamy kogoś po wieloletnim niewidzeniu. W jego zmienionej twarzy czytamy własną odmienność od tego, co było i czym byliśmy. A mimo to od czasu do czasu... Taka scena na ulicy. Leży obok chodnika wyrostek jeszcze żywy czy już umarł. I w tym samym miejscu trzem chłopcom, którzy bawili się w konie, poplątały się sznurki, lejce. Radzą, próbują, niecierpliwią się, potrącają nogami leżącego. Wreszcie jeden z nich mówi odsuńmy się, on tu przeszkadza. Odchodzą kilka kroków i dalej borykają się z lejcami. Albo sprawdzam podanie o przyjęcie chłopca półsieroty. Smocza 57, mieszkania 57. Dwie uczciwe na wymarciu rodziny. Nie wiem, czy on teraz zechce pójść do przytułku. Dobre dziecko. Dopóki matka też nie umrze, będzie mu żal odejść. Chłopca nie ma, wyszedł, starać się. Matka w półleżącej pozycji na tapczanie. Ja nie mogę umrzeć, dopóki go nie umieszczę. Takie dobre dziecko. W dzień mówi, żebym nie spała, to w nocy spać będę a w nocy pyta, po co jęczysz, co ci z tego przyjdzie, lepiej śpij. O ile furmani są kłótliwi, krzykliwi, złośliwi, o tyle rykszarze są łagodni i cisi, jak konie, jak woły. Na rogu solnej i leszna widzę grupę, składającą się z wzburzonego rykszarza, rozjuszonej, przeondulowanej, platynowej blondynki, policjanta, jakby zdziwionego, zawiedzionego. O parę kroków dalej przygląda się scenie z niesmakiem wytworna niewiasta. Czeka, jak sprawa się skończy. Policjant mówi zniechęcony, niech pani ustąpi łobuzowi, odchodzi leniwym krokiem. Rykszarz zadaje retoryczne pytanie: Jak ta pani nie chce mi zapłacić, to ja jestem łobuz? Ona Zapłacę panu dwa złota, ale niech mnie pan odwiezie do tej bramy. Pani zgodziła się na trzy złote i do rogu ciepłej. Zawraca, odjeżdża. Ustawia ryksze w kolejkę. Pytam się zafrasowanej, wytwornej pani, czy pani wie, co tu zaszło? Wiem, razem z nią jechałam. Kto ma słuszność? On. Ale dlaczego woli stracić dwa złote, niż przejechać jeszcze sto kroków? Uparł się, widzę właśnie. Podchodzę do rykszarza. Co to było? Nic. Straciłem dwa złote. Więc co jest? Biedniejszy nie będę, a obóz i tak jestem. Byłem we trzech miejscach. I musiałem w trzech zespołach słuchaczy opowiedzieć to zdarzenie. Nie mogłem inaczej. Musiałem. Kolega czy dwaj koledzy z dzielnej, nie bez udziału koleżanki niezdzielnej, zadenuncjowali mnie przed Radą czy Izbą Zdrowia, że ukrywam tyfusy. Zaniedbanie każdego przypadku pociąga za sobą karę śmierci. Więc co jest? Byłem w Urzędzie Zdrowia. Jakoś załagodziło się i ustaliło na przyszłość. Napisałem dwa listy do dwóch urzędów. Do jednego urzędu, że obiecuję i nie dotrzymuję obietnicy. Do drugiego urzędu wystosowałem zapytanie: co zamierzają zrobić ze mną i moją placówką nową nadzielnej. Listy nie były uprzejme. Nie, uprzejme nie były. Ale czy można z lekkim sercem nazwać mnie łobuzem? Wiem, koleżanka nazywa się niebrojge's cholerowa. Ale jeżeli ona jest dla mnie brojge's zagniewana, a dla szpitalnictwa jest dżumowo-trendowato-cholerowata, ja tylko to jedno ostatnie napisałem, to dlaczego ja łobus? Czego ode mnie żądają? Kupcowa, której kupująca wyraziła pretensje, powiedziała: Moja pani, ani to nie jest towar, ani to nie jest sklep, ani pani nie jest klientką, ani ja nie jestem kupcową, ani ja pani nie sprzedaję, ani pani nie płaci, bo te papierki to przecież nie są pieniądze. Pani nie traci, ja nie zarabiam. Kto dziś oszukuje i po co mu to? Tylko trzeba coś robić, no nie? Gdyby mi dano muszał, odprawiłbym od biedy bożeństwo, ale nie mógłbym wygłosić kazania do owieczek w opaskach, połykałbym zdania. Czytałbym w ich spojrzeniach pytanie, więc co jest, no i co dalej? Język by mi skołowaciał. Śliska, pańska, mariańska, komitetowa. Wspomnienia, wspomnienia. Wspomnienia, każdy dom, każde podwórko. Tu były moje półrublowe wizyty, przeważnie nocne. Zadzienne konsultacje u bogatych, na bogatych ulicach. Kazałem sobie płacić po trzy i pięć rubli, bezczelność, tyle ile Anders, więcej od Kramsztyka, Bączkiewicza, profesorskie honoraria. Ja, miejscowy lekarz, popychadło, kopciuch szpitala Bersonów. <taki>, Taki gruby tom wspomnień. Lekarze Żydzi nie mieli chrześcijańskiej praktyki, tylko najwybitniejsi mieszkańcy pryncypialnych ulic i ci nawet z dumą Mam dziś wizytę u rewirowego, u restauratora, woźnego banku, nauczyciela progimnazjum na Nowolipkach, poczmistrza. To było już coś. A do mnie telefony? Już ci nie codziennie. Panie doktorze, pani hrabina Tarnowska prosi do telefonu prokurator Izby Sądowej, dyrektorowa Tygajło, mecenas Makowski, Szyszkowski. Na ogrysku kartki notuję adres, pytam się czy nie można jutro po szpitalu o pierwszej lekka temperatura można dać jajeczko raz nawet było generałowa Gilczenko cóż wobec tego kapitan Hopper telefon po każdym stołeczku dziecka czasem dwa razy takie bywały wizyty autora dziecka salonu gdy Goldschmidt szedł w nocy do sutereny na Śliską 52 na poddasze pańska 17 Wezwali mnie raz poznańscy do swego pałacyku na Alejach Ujazdowskich. Koniecznie dziś. Pacjent niecierpliwił się. Trzy ruble, mówi znający całą Warszawę doktor Julek, skąpi. Idę. Pan doktor chwilę zaczeka, pośle po chłopców. Wyszli? Niedaleko, bawią się w parku. Tymczasem wypijemy herbatę. Nie mam czasu czekać. Ale doktor Julian zawsze. Co pan doktor pisze teraz? Niestety, recepty tylko. Na zajutrz. Bójcie się Boga, kolego. Oburzeni, wrogowie. Gwiżdże. No, no. Jako miejscowy otrzymywałem mieszkanie z dodatkami i dwieście rubli rocznie w czterech ratach. Gospodarstwo prowadziła poczciwa matula za piętnaście rubli. Z praktyki sto rubli miesięcznie, z pisania artykułów też jakieś grosze. Dużo wydawałem na dorożki. Na złotą bierzecie dorożkę. Dwadzieścia kopiejek, marnotrawca. Leczyłem bezpłatnie dzieci socjalistów, nauczycieli, dziennikarzy, młodych adwokatów, nawet lekarzy, wszystko postępowcy. Bywało, że telefonowałem. Będę dopiero wieczorem, muszę wykąpać się i przebrać, bo mamy tu sporo szkarlatyny, jeszcze bym wam dzieciaka zaraził. Dzieciaka. To były światła, a cienie? Zapowiedziałem. Ponieważ starzy lekarze niechętnie fatygują się w nocy i juści nie do biedaków, ja, młody lekarz, muszę w nocy biec z pomocą. Rozumiecie? Szybka pomoc. Jakżeby inaczej, bo co będzie, jeżeli dziecko rana nie doczeka? Felczerzy wypowiedzieli wojnę do spółki ze składami aptecznymi i dwiema wrogimi aptekami. Zgodna opinia, że wariat, niebezpieczny wariat, różnice w rokowaniu, czy uleczalny. Raz przychodzi w nocy kobiecina w chustce, deszcz leje. Do matki. Ja tylko do dzieci. Ona z dzieci miała. Wiem, że pan nie pomoże i po co się ma męczyć, ale doktorzy nie chcą wydać świadectwa śmierci, a przy tym matka i tak bez doktora. Idę. Nie wiedziałam, bardzo przepraszam, że pan tylko do dzieci. Felczer Blucharski mnie przysłał. Żydek, ale poczciwy człowiek. Mówi, moje kobiecisko, mnie musielibyście zapłacić rubla, bo to nocna wizyta, a w szpitalu jest doktor, on pójdzie za darmo i jeszcze zostawi na lekarstwo. Uparłem się i podpisywałem recepty bez DR, bez doktora. Mówili, nie znamy takiego doktora, pewnie Felczer. Ale doktor w szpitalu. Więc lekarstwo zapisał doktor N.N., Nieślubne, z nieprawego łoża lekarstwo. Przyjmowałem po dwadzieścia kopiejek, bo w Talmudzie napisane stoi, że bezpłatny lekarz nie pomaga choremu. Najczęściej bawili mnie pacjenci, pocieszni ludzie, bywało, że wytrącali z równowagi. Dzwonek w nocy, pogotowie przywozi dziecko poparzone. Co pan myśli? Ja nie myślę, nie ma ratunku. To nie jest zwyczajne dziecko. Ja jestem kupiec, mam dom, mogę zapłacić. Proszę nie krzyczeć. Proszę wyjść i nie budzić chorych. A co mnie do tego? Wzięliśmy go wraz z felczerem pod pachę i na schody. Łóżko z dzieckiem na parter i do ambulatorium. Ma pan telefon i wzywaj pan sobie pół Warszawy profesorów. Ja pana opiszę w gazetach, ja panu odbiorę dyplom. Noc zmarnowana. Albo tak. Godzina szósta rano. Wchodzę do sypialni. Do dziecka. Zaspany po trudnej nocy. Co mu jest? Zapalenie po szkarlatynie. Kto je leczył? Różni. To niech pani wezwie różnych. A jak ja chcę pana, a jak ja nie chcę, mogę zapłacić. Ja w nocy nie chodzę. Szósta rano to noc? Noc. To pan nie idzie? Nie idę. Zamykając z hałasem drzwi, rzuca mi na pożegnanie. Hrabia stracił trzy ruble. Byłaby, dała bez targu dwadzieścia pięć kopiejek i trzy kopiejki dla stróża. Chciała mnie ukarać. Nie zaśnie teraz, będzie palce gryzł z żalu. Stracił trzy ruble. To moje ojczyste strony. Pańska, śliska. Rzuciłem szpital dla domu sierot. Mam poczucie winy. Raz przymusowo wyjechałem, wojna, drugi raz na pół roku do Berlina, trzeci raz, pół roku niespełna, do Paryża. Po światło, po wiedzę. Teraz, kiedy już wiem, że nie wiem, i dlaczego nie wiem, gdy mogę w myśl naczelnego postulatu nie szkodzić choremu, wpływam na nieznane wody. Szpital dał mi tak wiele, a ja mu niewdzięczny tak mało. Brzydka dezercja. Życie ukarało. Poszedłem wczoraj po ofiarę na grzybów numer jeden ostatni dom przed murem. Wczoraj zabili tu policjanta żydowskiego. Podobno dawał znaki przemytnikom. To nie punkt na hurtownie, objaśnia sąsiad. Sklep zamknięty. Ludzie boją się. Wczoraj przed bramą pomocnik dozorcy domu. Pan doktor nie poznaje mnie? Poczekaj. Już wiem, Szulc. Poznał pan. Ba, za dobrze ciebie pamiętam, chodź, opowiedz. Siadamy na schodku przed kościołem. Mój Boże, grzybów. Tu w roku piątym postrzelili właśnie Sobutkę. Splotły się dwa wspomnienia. Buła. Ma już czterdzieści lat. Niedawno miał dziesięć. Mam dziecko. Może pan pójdzie do mnie na kapuśniaczek? Zobaczy go pan. Zmęczony jestem. Idę do domu. Gadamy kwadrans. Pół godziny. Zgorszeni katolicy w opaskach dyskretnie rzucają spojrzenia. Znają mnie. W biały dzień na schodach kościoła korczak z przemytnikiem. He, musi tam być bardzo źle dzieciom. Ale dlaczego tak jawnie, demonstracyjnie i bądź co bądź bezwstydnie? Prowokacja. Co pomyśli Niemiec, jeśli zobaczy, co tu gadać? Żydzi są bezczelni, drażniący. A Szulc zwierza się. Rano wypija ćwierć litra mleka, zjada bułkę i dwa deka masła. To kosztuje. Po co to? Powinien wiedzieć, że ma ojca. Łobus? Nie brakuje. Mój syn. A żona? Pierwszorzędna kobieta. bijecie się? Żyjemy razem już pięć lat, to ani razu nie krzyknąłem na nią. A pamiętasz? Podmuchu śmiechu. Często myślę o domu sierot. Czasem śni mi się pan, albo pani Stefa. Dlaczego tyle lat nie pokazywałeś się? Jak mi było dobrze, to nie miałem czasu. Jak mi było źle, to co miałem chodzić obdarty i brudny? Lejbusia, nie spotykasz? Nie. Pomógł wstać. Ucałowaliśmy się szczerze serdecznie. Za uczciwy na łobuza. A może dom sierot coś w nim zasiał i coś przystrzygł? Sądziłem, że albo bogaty, albo go już nie ma. Wspólnik mój jest bogaty. Pomaga ci trochę? Ha, kolkę w bok. Jak te godziny szybko biegną. Dopiero była dwunasta już trzecia. Miałem gościa w łóżku. Mendelkowi przyśniło się coś. Przyniosłem do swego łóżka. Pogłaskał po twarzy i usnął. Piszczy. Niewygodnie mu śpisz. Myślałem, że jestem w sypialni. Patrzy swymi czarnymi, małpimi paciorkami. Bo byłeś w sypialni. Chcesz iść do swego łóżka? Ja panu przeszkadzam. Położysz się po drugiej stronie. Przyniosę ci poduszkę. Dobrze. Ja będę pisał. Dobrze. Też wnuk. Najmłodszy, nadanowski. Jakub napisał jakiś poemat o mojżeszu, jeśli dziś nie przeczytam obrazić się może z zadowoleniem i smętkiem czytam pamiętnik jego i moniusia, różni wiekiem, tak bardzo różni intelektem, tonem życia uczuciowo podobni. Ludzie jednej płaszczyzny, wspólnego szczebla był wczoraj silny wiatr i kurz przechodnie mrugali i zasłaniali oczy. Zachowałem taki moment z podróży okrętem. Stoi dziewczynka mała na pokładzie, na tle szafirowego morza, nagle wionął silny wiatr. Zamknęła oczy, przysłoniła rękami, ale ciekawa spojrzała i o dziwo pierwszy raz w życiu czysty wiatr nie zasypuje oczu. Dwa razy próbowała, zanim zaufała i ręce oparła o poręcz. A wiatr kołysał i czesał jej włosy. Śmiało oczy otworzyła zdumiona, zażenowana uśmiechnęła się. Jest wiatr bez brudnego pyłu, a ja o tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że jest na świecie czyste powietrze. Teraz już wiem. Powiedział mi chłopiec, opuszczając dom sierot, gdyby nie ten dom, nie wiedziałbym, że są na świecie ludzie uczciwi, którzy nie kradną, nie wiedziałbym, że można mówić prawdę, nie wiedziałbym, że są na świecie sprawiedliwe prawa. Plan dzisiejszej niedzieli rano na dzielną trzydzieści dziewięć po drodze do Kona. Otrzymałem wezwanie zapłacenia kary za moją sprawę. Co miesiąc po pięćset złotych. List wysłany w połowie marca nadszedł dopiero wczoraj, więc wraz z dzisiejszym dniem, pierwszy czerwca, musiałbym wnieść tysiąc pięćset złotych. W razie uchybienia terminu cała suma od razu, to jest trzy tysiące czy pięć tysięcy, nie pamiętam. Chodzi o to, że przyjęli książeczkę PKO na trzy tysiące. Proponowałem im podczas zeznania w Alei Szucha. Zaproponowałem to, kiedy pytali się, czy gmina może złożyć za mnie okup, bym wyszedł z więzienia. Nie chcesz, żeby zapłaciła za ciebie gmina? Nie? Wtedy właśnie zapisali, że mam w PKO trzy tysiące złotych. Upłynęło parę bogatych w wydarzenia tygodni. Nie pisałem, bo Heniek zachorował i nie miał rzekomo kto przepisywać moich nocnych wynurzeń na maszynie. Ciekawe, że wierzyłem, że tak jest, choć wiedziałem, że mogło to robić w zastępstwie kilku innych chłopców. Byłoby całkiem inaczej, gdybym zdecydował, że obowiązkowo co dzień. Tak jak podczas wojny, jak kochać dziecko, pisane na kilkugodzinnych postojach. W jeziornie nawet Walenty zbuntował się. Czy warto na pół godziny? A potem w Kijowie też, obowiązkowo, codziennie. A teraz kończę bloczek i znów motyw, żeby nie pisać i dziś, choć jestem idealnie wyspany i wypiłem cztery szklanki mocnej kawy, wprawdzie z fusów, ale jak podejrzewam, dopełnionych nieużywaną, mieloną kawą. Oszukujemy się. Nie mam papieru. Będę czytać Liderota, kubuś fatalista. Pierwszy bodaj raz zapomniałem, że żyję w dziesiątym siedmioleciu życia. Siedem razy dziewięć równa się sześćdziesiąt trzy. Z największym niepokojem czekałem na dwa razy siedem. Może wtedy właśnie usłyszałem o tym po raz pierwszy. Cygańska siódemka, siedem dni w tygodniu. Dlaczego niezwycięska dziesiątka onego czasu, ilość palców? Heh. Pamiętam ciekawość, z jaką czekałem, by zegar wybił dwunastą w nocy – Miała nastąpić ta zmiana. Był jakiś skandal hemafrodytki. Nie jestem pewien, że właśnie wtedy. Nie wiem, czy obawiałem się, że mogę się obudzić dziewczynką. Gdyby tak się stało, postanowiłem fakt ten ukryć za wszelką cenę. Gepner. siedem razy dziesięć. Ja siedem razy dziewięć. Jeśli przebiegnę życie, to siódmy rok dał mi poczucie swojej wartości. Jestem, ważę, znaczę, widzą mnie, mogę, będę. Czternaście lat rozglądam się, dostrzegam, widzę. Miałem mi się otworzyć oczy, otworzyły się. Pierwsze myśli o reformach wychowawczych czytam, pierwsze niepokoje i nieukoje. Raz podróże i burzliwe przygody, innym razem ciche rodzinne życie. Przyjaźń, miłość ze Stachem. Marzenie naczelne wśród wielu, wśród wielu dziesiątków, on ksiądz ja lekarz w tamtym małym miasteczku. Myślę o miłości do tej pory tylko czułem, kochałem. Od siedmiu do czternastu lat wciąż byłem zakochany raz wraz w innej dziewczynce. Ciekawe, że wiele z nich pamiętam. Dwie siostry ze ślizgawki, kuzynka Stacha, dziadek Włoch ta w żałobie. Zosia Kalorn – anielka, Irenka Znałęczowa – stewcia, dla której zrywałem kwiaty z klombu koło fontanny w ogrodzie saskim. Ta mała linoskoczka – opłakiwałem jej ciężką dolę. Kochałem tydzień, miesiąc, czasem po dwie, po trzy. Jedną chciałbym mieć za siostrę, drugą za żonę, za siostrę żony. Miłość do Mani od czternastego roku życia w Wawrze, w Lecie, była częścią składową tego – Uczuć, które kołysały bądź na przemian wstrząsały mną. Ciekawy świat nie był już poza mną, teraz jest we mnie. Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja kochał i działał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat o człowieka. Trzy razy siedem. W siódmym roku szkoła, w czternastym dojrzałość religijna. W dwudziestym wojsko. Było mi ciasno już dawno. Wtedy więziła mnie szkoła. Teraz jest mi ciasno w ogóle. Chcę zdobywać, walczyć o nowe przestrzenie. Myśli te nasunął mi może dwudziesty drugi czerwiec, gdy po najdłuższym dniu w roku zaczyna ubywać co dzień trzy minuty słońca. Niepostrzeżenie i niepostrzegalnie, ale nieodmiennie po trzy i znów po trzy i znów trzy minuty dnia mniej. Współczułem starości i śmierci, teraz już sam mniej pewny, zaczynam się bać o siebie. Trzeba wiele wywalczyć i zrobić, by mieć z czego tracić. Może wtedy właśnie wyrywa mi dentysta pierwszy stały ząb, który już nie odrośnie? Bunt mój przeciw, nie warunkom socjalnym, ale przeciw prawu natury dojrzał. Przyklęknij, celuj, strzelaj. Cztery razy siedem. Potrzeba działania sprawnego na ograniczonym własnym warsztacie. Chcę umieć, wiedzieć, nie mylić się, nie błądzić. Winienem być dobrym lekarzem, kształtuję własny wzór, nie chcę wzorować się na uznanych autorytetach. Było inaczej i dziś bywają chwile, gdy czuję się młodzieńcem, szmat życia mam przed sobą, warto mi planować i zaczynać. W drugim, a z pewnością w trzecim siedmioleciu, czułem się momentami tak stary, że już tylko to samo, że już jest za późno, nie warto. Życie naprawdę jest płomieniem, przygasa, choć paliwa ogrom, nagle skoczy snopem iskier i jasnym płomieniem, gdy już dopala się i dogasa. Jesienny dzień upalny i świadomość, że to już ostatni mroźny ranek lipcowy, wyjątkowy. Pięć razy siedem. Na loterii życia wygrałem stawkę. Mój numer już wyszedł z koła. Stawka. Tylko tyle, że nie przegrywam w tym ciągnieniu. O ile nie zaryzykuję na nowo, to dobrze mogłem przegrać. Ale straciłem szansę głównej wygranej, znacznej wygranej. Szkoda, sprawiedliwie włożono mi, co włożyłem bezpiecznie, hm. ale szaro i żal. Samotność nie boli. Cenię wspomnienia. Kolega szkolny, miła gawęda przy szklance czarnej kawy w przygodnej, zacisznej cukierence, gdzie nikt nie przeszkodzi. Nie szukam przyjaciela, bo wiem, że nie znajdę. Nie pragnę wiedzieć więcej niż można. Zawarłem z życiem umowę. Nie będziemy sobie przeszkadzali wzajemnie. Nie przystoi skakać sobie do oczu zresztą bezskutecznie. I w polityce zdaje się nazywa się to: rozgraniczyliśmy strefę wpływów. Dotąd i nie więcej, i nie dalej, i nie wyżej. Ty. I ja. sześć razy siedem. A może? Już czy jeszcze czas? To zależy. Zróbmy bilans. Ma? Winien? Gdyby można wiedzieć, ile jeszcze lat, kiedy kres. Jeszcze śmierci w sobie nie czuję, ale już ją rozważam. Jeśli mi krawiec szyje nowe ubranie, nie mówię to już ostatnie, ale to biurko i ta szafa na pewno mnie przeżyją. Porozumiałem się z losem i z sobą. Znam swą drobną wartość i znaczenie, bez wybryków i bez niespodzianek. Będą surowsze i łagodniejsze zimy, będą czczyste i skwarne lata, i miłe chłody, i burze, i kurzawy. Więc powiem od lat dziesięciu, od lat piętnastu, takiego gradu, takiej powodzi nie było. Pamiętam podobny pożar, byłem wtedy młody. Miałem wtedy zaraz już student czy jeszcze uczeń? Siedem razy siedem. Czym właściwie jest życie, czym jest szczęście, byle nie gorzej, byle tak właśnie jak teraz. Dwie siódemki spotkały się, układnie pozdrowiły się, radę, że tak właśnie i tu właśnie i w takich warunkach. Gazeta. Pozornie tylko bezmyślna literatura, a choćby nawet bez gazety nie można. Są i artykuły wstępne i odcinek powieści i nekrologii i sprawozdania z teatru i sądu, kino, nowy film, nowa powieść drobne wypadki i drobne ogłoszenia. Wszystko nie tyle ciekawe, ile do wyboru. Ktoś wpadł pod tramwaj, ktoś coś wynalazł, temu skradziono futro ten pięć lat więzienia. Ten chce kupić maszynę do szycia czy do pisania, albo sprzedaje pianino, albo szuka trzech pokoi z wygodami. Szerokie koryto, rzekłbym, majestatycznie płynącej wisły, takiej właśnie jak pod Warszawą. Moje miasto, moja ulica, mój sklep, gdzie stale kupuję, mój krawiec, a co najważniejsze, mój warsztat pracy, byle nie gorzej. Bo gdyby można powiedzieć słońcu stań, to chyba teraz. Jest taki traktacik o najszczęśliwszym okresie życia, i kto by uwierzył, że karamzina dokuczył on nam w rosyjskiej szkole: siedem razy osiem równa się pięćdziesiąt sześć. Jak te lata zbiegły, właśnie zbiegły. Dopiero wczoraj było siedem razy siedem. Nic nie przybyło, nic nie ubyło. Jaka olbrzymia różnica wieku siedem i czternaście, czternaście i dwadzieścia? A dla mnie ten, który siedem razy siedem i ten co siedem razy osiem, zupełne równolatki. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Toć nie ma dwóch jednakowych listków, ani kropelek, ani ziarenek piasku. Ten więcej łysiny, a ten siwizny, ten sztuczne zęby, ten tylko korony, ten okulary, tamten nie dosłyszy, ten więcej kości, a ten więcej stawy. Ale ja mówię o siedmioleciach. Wiem, można życie rozczłonkować na pięciolecia, byłoby też można, żeby się zgadzało. Wiem warunki, bogactwa, bieda, powodzenie, troski, wiem wojna, wojny, katastrofy, a i to względne, powiedziała mi jej mość rozkaprysiła mnie wojna, trudno mi się było potem przyzwyczaić. Nawet ta dziś, ostatnia, rozkaprysza wielu. Nie ma, zdaje się, człowieka, który by nie sądził, że mankamenty sił, zdrowia, energii płyną nie z wojny, ale z jego siedem razy osiem i siedem razy 9. sny. Wczorajszej nocy Niemcy, ja bez opaski w godzinie niedozwolonej na Pradze, budzę się, znowu sen. Pociągu przenoszą mnie do przedziału metr na metr, gdzie jest kilku Żydów. Dzisiejszej znów nocy zmarli zwłoki zmarłych dzieci. Jedno martwe w szafliku, drugie odarte ze skóry na pryczy w kostnicy, wyraźnie oddycha. Nowy sen, ja na wytwornej drabinie wysoko, a ojciec raz w raz pcha do ust babkę, duży kawał, taką z lukrem i z rodzynkami. A to, co się nie mieści w ustach pokruszone wkłada do kieszeni. Budzę się spocony w chwili najgroźniejszej. Czy śmierć nie jest takim przebudzeniem w momencie, gdy zdawało się, że już nie ma wyjścia? Każdy przecież może znaleźć te pięć minut, żeby umrzeć, czytałem gdzieś. Luty. Dziesiąta osoba napastuje mnie o decyzję w sprawie cukierków i pierniczków. Wpadam w szał. Nie ma zagadnień, prócz pierniczków. Wczoraj powrócił ze szpitala chłopiec po amputacji nogi z powodu odmrożenia. Sensacja. Każdy uważa za obowiązek poinformować mnie. Dokuczliwa bezmyślność. Ja to strawię, ale ten chłopiec, bohater dnia? Za mało tu widać histerii. Zawiedli dwaj rozumni, zrównoważeni, obiektywni informatorzy i doradcy, waga i termometr. Przestałem im wierzyć i one tu kłamią. Mówi się grupa pierwsza, grupa druga, teren A, teren B, teren C, mówi się skrzydło. Skrzydło nie dostało jeszcze śniadania, mówi się teren U, teren I, na zmianę grupa A chłopców, dziewcząt. Przypadek, jakieś historyczne rudymenty, czy chęć zastraszenia i oszołomienia przybysza? Trudno zorientować się. Są tu mężczyźni raz wózkarz, raz goniec, raz portier czy dozorca. Są pracownice fizyczne, służba posługaczki, wychowawczynie. Dziś urodziła się higienistka. Są oddziałowe czy piętrowe, korytarzowe, zapewne i klucznice. W więzieniu mało mnie to obchodziło, ale tu przeszkadza. Trudno zorientować się. Są ranne, popołudniowe, nocne, chore, po chorobie, gorączkujące, lotne, zastępowe, przydzielone, wychodne, zwolnione. Trudno wiedzieć, kto, co. Patrzy na mnie z płoszonym spojrzeniem i odpowiada. Nie wiem, jakby nie pracowała tu dziesięć lat, ale wczoraj jakby przybyła. Jakby to, o co pytam się, dotyczyło bieguna czy równika. Nie wie, swoje robi. Jedyny ratunek nie wtrącać się i nie wiedzieć, co robi stugłowy poczet pracowników. Dzieci? Nie tylko dzieci, bo i bydlęta, i padlina, i gnój. Przychwyciłem siebie na nadużyciu daje takim niepełne łyżki tranu. Sądzę, że na ich grobie wyrosną pokrzywy łopuch, blekot, niepożywne jarzyny, niekwiaty, skąd znowu? Mam wrażenie, że przysyłają tu odpadki i dzieci i personelu z pokrewnych instytucji. Wydalony z domu sierot, niedorozwinięty, złośliwy drapieżnik znalazł się tu. Kiedy w jego sprawie interweniował ostatecznie żołnierz niemiecki, też powiedziałem policjantowi, że gotów jestem wziąć karabin i stanąć na warcie, a on niech będzie kierownikiem domu sierot, jeżeli fula ma powrócić. Matka umieściła go tu. Personel. Kominiarz musi być wysmolony. Rzeźnik musi być okrwawiony. Chirurg też. Czyściciel dołów klacznych cuchnie. Kalner musi być przebiegu. Jeżeli nim nie jest, biada mu. Czuję się zasmolonym, zakrwawionym, cuchnącym. Przebiegły, skoro żyje śpiejem. Z rzadka nawet żartuje. Zaprosiłem na narady Brokmana, Helerową Przedborskiego, Ganca Kona, liwszyca, majznera, Zandową. Radźcie, woda wapienna dobrze. Co jeszcze? Po wojnie długo nie będą mogli ludzie patrzeć sobie w oczy. Żeby nie wyczytać pytania, jak to się stało, że żyjesz, że przetrwałeś? Co robiłeś? Kochana Anko, jeden, wizyt nie składam. Chodzę żebrać o pieniądze, produkty, wiadomość, radę, wskazówkę. Jeśli to nazywasz wizytami, są one ciężką i poniżającą pracą. A trzeba błaznować, bo ludzie nie lubią ponurych twarzy. Do chmielarzy chodzę często, dożywiają mnie. Też nie wizyty. Ja sądzę, że to dobrodziejstwo oni, że wymiana przysług. Mimo klimat życzliwy, łagodny i kojący, też męczy często. Odpoczynek czytania zaczyna zawodzić. Objaw groźny. Oszalałem. I to mnie już nie niepokoi. Nie chcę zidiocieć. Dwa. Pięćset złotych przesłałem. Jeśli grozi mi coś, to najmniej z tej strony i w tej sprawie. Czuwa nad nią wypróbowany i silny przyjaciel, wytrawny adwokat. Nie robię nic bez jego aprobaty. 3 U kierownika wydziału personalnego będę. Nie lekceważyłem sprawy, bo jej nie było. Co mówiła, obiecywała, podejmowała pani Stefa, nie wiedziałem, bo nikt mi o tym nie mówił. Uszanowałem te tajemnice. 4 W moim skromnym rozumieniu obowiązki moje spełniam, ile mnie stać, nie odmawiam, jeśli mogę. Polikieram mnie obowiązywałem się opiekować, więc zarzut niesłuszny. 26 czerwca 1942. Koniec pierwszej części. Przeczytałem. Z trudem zrozumiałem. A czytelnik? Nie dziw, że pamiętnik niezrozumiały dla czytelnika. Czyż można rozumieć cudze wspomnienia, obce życie? Zdaje się, że ja bez trudu winienem wiedzieć, co pisze, ba czy można rozumieć własne wspomnienia słowacki pozostawił listy pisane do matki dają plastyczny obraz jego przeżyć w ciągu kilku lat zachował się dzięki listom dokument przeobrażenia pod wpływem towieńskiego pomyślałem może pamiętnik ten pisać w formie listów do siostry zimny obcy wyniosły mój do niej pierwszy list jest odpowiedzią na jej list do mnie a oto Kochany? Jak wielkie i bolesne nieporozumienie! Prust jest rozwlekły i drobiazgowy. O nie, każda godzina to gruby zeszyt, to godzina czytania. No tak. Musisz czytać cały dzień, żeby zrozumieć jako tako mój dzień, tydzień za tydzień, rok za rok. A my chcemy w ciągu kilku godzin, kosztem swoich kilku godzin, przeżyć całe długie życie. Nie ma tak dobrze. Poznasz w niewyraźnym skrócie, w niedbałym szkicu, jeden epizod na tysiąc, na sto tysięcy. Pisze to w klasie podczas lekcji hebrajskiego. Przychodzi mi na myśl Zamenhof, naiwny z uchwały. Chciał poprawić błąd Boga czy karę Boga? Chciał pomieszane języki znów w jeden złączyć? Chola, dzielić, 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 nie łączyć, co by ludzie robili? Trzeba zapełnić czas, trzeba dać im zajęcie, trzeba życiu nadać cel. Zna trzy języki, uczy się języka, zna pięć języków. Oto dwie liczne grupy dzieci zrzekają się zabawy, łatwych książek, rozmów z rówieśnikami, dobrowolna nauka hebrajskiego języka. Kiedy młodsza grupa skończyła swoją godzinę, jeden zdziwił się głośno: Już, już godzina? Tak. Po rosyjsku da. Po niemiecku ja, po francusku uj. Po angielsku jest, po hebrajsku ken. Nie jedno, ale trzy życia. Część zapełnisz. druga. Dziś poniedziałek. Od ósmej do dziewiątej pogadanka z Bursą. Zresztą kto chce, może być obecny. Byle nie przeszkadzał. Podano mi tematy: jeden, emancypacja kobiet. Dwa, dziedziczność. Trzy, samotność. Cztery, napoleon. Pięć, czym jest obowiązek? Sześć. O zawodzie lekarza. Siedem. Pamiętnik Amiela. Osiem. Ze wspomnień pana doktora. Dziewięć. O Londynie. Dziesięć. O Mendlu. jedenaście Leonardo da Vinci. Dwanaście. O Fabrze. Trzynaście. Zmysły i umysł. Czternaście. Geniusz i otoczenie. Wzajemne oddziaływanie. Piętnaście. Encyklopedyści. Szesnaście. Jak różni pisarze różnie tworzyli. Siedemnaście. Narodowość, naród, kosmopolityzm. Osiemnaście symbioza, dziewiętnaście, zło i złość dwadzieścia. Wolność, przeznaczenie i wolna wola. Kiedy redagowałem mały przegląd, dwa tylko tematy przyciągały młodzież komunizm, polityka i zagadnienia seksualne. Podłe, haniebne lata rozkładowe, nikczemne, przedwojenne, kłamliwe, zakłamane. Przeklęte. Nie chciało się żyć. Błoto. Cuchnące błoto. Nadeszła burza. Powietrze oczyściło się. Oddech stał się głębszy. Tlenu przybyło. Szymonkowi Jakubowicz ofiaruje powiastkę. Z cyklu dzieje dziwne. Nazwijmy tę planetę imieniem Ro, a jego nazwijmy profesorem, astronomem, czy jak wam się podoba. I nazwijmy pracownią to miejsce na planecie. To gdzie profesor Zi czynił swoje obserwacje. Nazwa instrumentu w naszej niedoskonałej mowie będzie przydługa: astropsychomikrometr, czyli drobnomierz wśród gwiezdnych poruszeń psychicznych. W tłumaczeniu na nasze ziemskie obserwatorium profesor posługiwał się teleskopem, który brzęczeniem dawał rozumienie, co tu i tam dzieje się we wszechświecie, a może ten złożony instrument rzucał obrazy na ekran albo notował drgnienia na wzór sejsmografu, to zresztą nieważne. Ważne to, że uczony z planety Ro miał możliwość regulowania energii psychicznej i wymieniać promienie cieplne na duchowe, ściślej mówiąc, moralne. No tak, jeśli moralnością nazywać będziemy harmonię odczuwań i równowagę uczuć. Nasuwa się jeszcze jedno porównanie: radiowa aparatura, która przesyła nieśpiew i muzykę, czy komunikaty wojenne, ale promienie ładu duchowego. W życiu gwiazd nie tylko naszego układu słonecznego, ładu i pogody. Siedzi tedy profesor Ziza troskany i myśli. Ta niespokojna iskierka Ziemi znów fermentuje. Nieład, niepokój, uczucia ujemne górują, panują, biedne, bolesne, nieczyste, to ich tam życie. Jego niełady zakłócają bieg czasu i wrażeń. Strzałka znów drgnęła, linia cierpienia skoczyła w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, astronom Ziz marszczył czoło. Czy przerwać tę nierozumną zabawę, tę krwawą zabawę? Istoty zamieszkujące Ziemię mają krew i łzy, i jęczą, gdy boli. Czy nie chcą być szczęśliwi? Czy błądzą, nie mogą znaleźć? Ciemno tam u nich i wicher kurzawa oślepia. Strzałka szybko notuje wciąż nowe wstrząsy. Mylnie użyte żelazo wymierza karę, a zarazem kieruje, kształci, przygotowuje ducha na nowe zdobycze i wtajemniczenia. Na tej odległej iskierce są zbiorniki wód. Z pomordowanych drzew wybudowaliście pływające domy, okuli żelazem. Co za wysiłek. Niesforni, niedołężni, ale zdolni. Skrzydeł też jeszcze nie mają. Jakże wielką być im się wydaje wysokość lotów i obszar oceanów. Bzz, bzz. I zamiast radować się sercem, pieśnią, wzmożonym zbiorowym wysiłkiem, zamiast wiązać nici, oni plączą i szarpią. Więc jak mam postąpić, zahamować, to narzucić drogę, do której nie niedorośli, trud ponad siły i cel powyżej ich rozumień, do których dziś są zdolni. Zapewne tak oni czynią właśnie niewola, przymus, gwałt, to wszystko, co mąci, jątrzy i uraża. Profesor Ziwestchnął, przymknął oczy, przyłożył ostrze astropsychomikrometru do piersi i słuchał. A na Ziemi toczyła się wojna, pożary, zgliszcza, pobojowisko. Człowiek odpowiedzialny za Ziemię i jej twory nie wie, albo dla siebie tylko wie i rozumie. Nad planetą Ro przestrzeń wypełniła się błękitem, wonią konwali i słodyczą wina. Jak śnieg wirowały uskrzydlone uczucia, wznosząc pieśń po pieśni, łagodne, czyste. Ziemia nasza młoda jeszcze, a początek jest bolesnym wysiłkiem. Z pamiętników, które dają do czytania, Marceli pisze: Znalazłem scyzoryk ofiaruje dla biednych piętnaście groszy. Tak sobie przyrzekłem: Szloma. W domu siedzi wdowa i płacze. Może starszy syn przyniesie coś ze szmuglu, nie wie, że żandarm syna zastrzelił. A czy wiecie, że za niedługo będzie dobrze? Szymonek, ojciec mój był bojownikiem o kawałek chleba. Choć ojciec zajęty był cały dzień, to jednak mnie kochał. I dwa wstrząsające wspomnienia. Natek, szachy wymyślił mędrzec perski czy król, Mietek. Ten Sydur, modlitewnik, co chce oprawić, to jest pamiątka, bo był brata, co umarł, a dostał go na konfirmację od brata z Palestyny. Leon, potrzebna mi była skrzynia do różnych pamiątek. Hersz chciał sprzedać skrzynię politurowaną za trzy złote pięćdziesiąt. Zawiła historia transakcji. Szmulek, kupiłem za dwadzieścia groszy gwoździki. Jutro będę miał duże wydatki. Abuś. Kiedy siedzę trochę dłużej w klozecie, od razu mówią, że jestem samolub, a chcę być lubiany. Znam to zagadnienie z więzienia. Ułożyłem taksę klozetową. Jeden. Za załatwienie się na cienko trzeba złapać pięć much. Dwa. Na grubo, druga klasa, kubeł taborec z wyciętym otworem, dziesięć much. Trzy. Pierwsza klasa, sedes, piętnaście much. Jeden pyta się, czy mogę potem zapłacić muchami, bo bardzo potrzebuję? Drugi. Rób sobie rób, ja za ciebie nałapię. Jedna mucha złapana w izolacji, liczy się za dwie, a liczy się, jeśli ucieknie trafiona mucha? Jak jest, to jest. Ale much mało. Tak, przed kilkunastu laty w Gocławku przedszkolaki wyłapały pluskwy. Dobra wola gromady to potęga. Eutanazja. Kościół osnął swym rytuałem narodziny, małżeństwo i śmierć. Rytuał w nabożeństwie. Skupił całe duchowe życie człowieka, regulując nawet ubocznie życie gospodarcze swych owieczek. Kiedy ludzie odrzucili, czemu właściwie tak szorstko, dziecinne ciasne już ubranka i krótkie, naiwne i połatane wielokrotnie owieczki, Kościół rozrósł się w szereg instytucji. Już budownictwo, nie na usługi, tylko domów bożych. Pierwsza, rozumie się, Francja i Paryż, wzniosła współczesną wieżę Babel, nosi miano wieży Eiffla. Gmachy szkolne i świeckich uniwersytetów, teatrów, muzeów, hal koncertowych, krematoriów, hoteli, stadionów. Wielkie, wspaniałe, higieniczne, współczesne. Już odczyt radiowy, nie tylko kazanie, przemówienie kapłana. Biblioteki, drukarnie, księgarnie, nie tylko księga czy zwój, pisma na ołtarzu i kramik z amuletami. Lekarz, potężna budowla medycyny, już nie modlitwa kapłana broni od zarazy. Nagrad i powódź, pożar i mur, są kasy chorych i towarzystwa asekuracyjne. Opieka społeczna tam, gdzie działał grosik wdowi Jałmużny, rzeźba i malarstwo na płótnie i na kanwie w galeriach obrazów nie tylko na plafonach świątyń i na ścianach. Instytuty meteorologiczne miast nabożeństw, szpital wyrósł z kościoła. Wszystko w nim się mieściło i brało swój początek. Giełda reguluje ceny, nie plac przed świątynią. Zjazdy międzynarodowe uczonych fachowców i liczne czasopisma, a nie korespondencja i wzajemne wizyty, dyskusje i bankiety lewitów. Dyplomacja, równie skutecznie jak modły, chroni od wybuchu wojny. Kodeks karny, cywilny, handlowy to dawny dekalog i jego liczne komentarze. Więzienia to dawne klasztory, wyroki, wyklęcia. Dojrzał, nie zmądrzał i nie złagodniał człowiek współczesny. Wączas wszystko w kościele, wszystko co podniosłe, uroczyste, rozumne, piękne i humanitarne, ludzkie, poza nim już tylko bydło pociągowe, zahukane, zaorane, bezradne, a przecież i dziś nawet białe szczyty rozwoju i wiedzy, najważniejsze swe sprawy spirali na sztach, sakramentach małżeństwa i obrządkach, związanych z godziną skonu dla innych, dziedziczenia dla pozostałych przy życiu. Tak niedawno. Tak wczoraj dopiero zjawiły się na stole obrad, jako takie: populacja czy regulacja urodzeń, dyskusja o doskonałym małżeństwie i eutanazja. Zabić ze współczucia ma prawo ten, kto kocha i cierpi, gdy sam też nie chce pozostać przy życiu. Tak będzie za lat niewiele. Dziwne błąka się przysłowie: dla towarzystwa cygan dał się powiesić. Kiedy po powrocie siostry z Paryża proponowałem jej wspólne samobójstwo, nie była to myśl czy program bankructwa. Przeciwnie, brak mi było miejsca na świecie i w życiu. Kuj bono tych jeszcze kilkanaście lat? Wina była może, że nie ponowiłem już potem oferty. Transakcja nie doszła do skutku z powodu różnicy zdań. Kiedy w ciężkich godzinach ważyłem projekt uśmiercania... Usypiania skazanych na zagładę niemowląt i starców żydowskiego getta. Rozumiałem to jako morderstwo w stosunku do chorych i słabych, jak skrytobójstwo odnośnie do nieświadomych. Mówiła mi pielęgniarka w przytułku dla rakowatych, że zawsze stawiała chorym przy łóżku toksyczną rację lekarstwa wraz z pouczeniem. Nie brać więcej niż łyżkę, bo to trucizna. Łyżka uspokoi bóle jako lekarstwo. I na przestrzeni wielu lat pacjent nie sięgnął po dozę trującą. Jak będzie ta sprawa wyglądała w przyszłości? Urząd, bo jakże inaczej, solidnie rozbudowany. Urząd, sala obszerna, małe pokoje, biurka prawnicy, lekarze, filozofii, handlowi doradcy, różni wiekiem i specjalnością. Petent składa podanie, każdy ma prawo. Może ograniczenia liczne. By podań nie składano lekkomyślnie, ani pozornie, obłudnie w celu wyzyskania urzędu bądź wprowadzenia w błąd własnej rodziny. Podanie o śmierć mogłoby być próbą wywarcia presji. Powróć do mnie, żono ukochana, bo oto dowód, kwit na złożone podanie, daj papo, pieniądze na życie wesołe. Jeśli nie wydacie mi matury, sumienie dręczyć was będzie, zatruję wam spokój. A więc? Podanie na pewnego typu papierze, w języku powiedzmy greckim albo łacinie. Do podania potrzebna lista świadków, może opłata stemplowa, może w czterech ratach kwartalnych, albo trzech miesięcznych, albo siedmiotygodniowych. Podanie musi być z motywami. Nie chcę żyć, bo choroba, bo katastrofa finansowa, bo zniechęcenie, przesyt, bo zawiódł ojciec, syn, przyjaciel. Upraszam o dokonanie zabiegu w terminie tygodnia, bezzwłocznie. Czy ktoś zbierał przypadki i doświadczenia, zwierzenie, listy, pamiętniki w obozach, więzieniach od skazanych, zagrożonych wyrokiem śmierci, w przeddzień ciężkiej bitwy, na giełdach i w domach gry? Podanie przyjęte, formalności dopełnione rozpoczyna się przewód na wzór sądowych badanie lekarskie, porada psychologiczna może spowiedź może psychoanaliza dodatkowe rozmowy ze świadkami. Ustalenie i zmiany terminów, specjaliści i rzeczoznawcy. Odmowa od zawieszenia wykonania przychylnej decyzji, albo eutanazja na próbę. Toć bywa, że człowiek raz zakosztowawszy uroków i rozkoszy samobójstwa, nie ponawia prób do głębokiej starości. Jedno ponoć z wtajemniczeń wolnomularzy jest próbą takiego nieudanego skoku w niewiadome. Miejsce wykonania to już mój wynalazek po prekluzyjnym terminie. Czy Jedź tu i tu, tam otrzymasz żądaną śmierć. Otrzymasz o co prosisz za dni dziesięć o godzinie rannej, wieczornej. Uprasza się władzę o współdziałanie na lądzie, wodzie i w powietrzu. Wygląda, że żartuje. Nie. Są zagadnienia, które jak krwawe łachmany leżą w poprzek chodnika. Ludzie przechodzą na drugą stronę ulicy bądź odwracają głowę, żeby nie widzieć. Idzie jednak o zagadnienie, a nie o kunającego z głodu żebraka. Tam nie wolno. To nie jeden ani stu nędzarzy w ciężkim roku wojny, ale to miliony w biegu stuleci. Tu trzeba prosto w oczy. Życie moje było trudne, ale ciekawe. O takie właśnie prosiłem Boga w młodości. Daj mi Boże ciężkie życie, ale piękne, bogate, górne. Kiedy dowiedziałem się, że tak samo Słowacki, było mi przykro, że nie mój wynalazek, że miałem poprzednika. Mając lat siedemnaście, zacząłem nawet pisać powieść samobójstwo. Bohater znienawidził życie w obawie obłędu. Bałem się panicznie szpitala wariatów, do którego ojciec mój był parokrotnie kierowany. A więc ja, syn obłąkanego, a więc dziedzicznie obarczony. Parę dziesiątków lat i podotąd myśl ta mnie okresami dręczy. Zbyt kocham swoje szaleństwa, by nie przerażała mnie myśl, że ktoś wbrew mojej woli próbował będzie mnie leczyć. Tu winienem napisać, część druga. Nie, to wszystko razem, tylko mowa rozwlekła. Ale nie umiem 15 lipca zwięć. 1942. Tydzień przerwy w pisaniu, które wydaje mi się niepotrzebne zupełnie. Doznawałem tego podczas pisania, jak kochać dziecko. Bywało, że piszę na postojach, na łące, pod sosną, na pieńku, wszystko ważne, jeśli nie zapiszę zapomnę, niepowetowana strata dla ludzkości. Bywało, że przerwa miesięczna. Po co się wygłupiać? To, co mądre wiesetka ludzi. Nadejdzie pora odpowiednia, powiedzą ci, co ważniejsze, wprowadzą w życie. Nie Edison poczynił swe wynalazki, one wisiały jakby na sznurze, jakby bielizna suszyła się na słońcu. On zdjął je tylko ze sznura. Toż samo Paster, toż samo Pestalozzi jest, trzeba tylko wypowiedzieć. Takie jest każde zagadnienie. Przypadkiem też nie tamten pierwszy ruszy w przestworza. Nie mogłem długo zrozumieć, czym dzisiejszy sierociniec różni się od poprzednich, od poprzedniego naszego. Sierociniec koszary? Wiem. Sierociniec więzienie? Tak. Sierociniec ul? Mrowisko? Nie. Dom sierot jest teraz domem starców. Mam teraz w izolacji siedmiu lokatorów, z tego trojenowych. Wiek pacjentów od siedmiu lat do Azryla, lat sześćdziesięciu, który postękuje, siedząc na łóżku ze zwieszonymi nogami, oparte o poręcz krzesła. Ranne rozmowy dzieci... Wynik mierzenia ciepłoty, ile ja mam gorączki, ile ty, kto gorzej czuje się, jak kto spędził noc? Sanatorium dla kapryśnych, rozmiłowanych w swojej chorobie bogatych pensjonariuszów. Leon pierwszy raz w życiu zemdlał, docieka teraz co mu zaszkodziło. Dzieci snują się, tylko na skórek normalny, pod nim czai się zmęczenie, zniechęcenie, gniew, bunt, nieufność, żal, tęsknota. Bolesna powaga ich pamiętników. Odpowiadając na ich zwierzenia, dzielę się z nimi jak równy z równym. Wspólne nowe przeżycia ich i moje. Może, może bardziej wodniste, rozwodnione. Poza tym to samo. Zrozumiałem wczoraj podczas obliczenia głosów personelu z dzielnej istotę ich solidarności. Nienawidzą się wzajemnie, ale żaden nie pozwoli ruszyć drugiego. Nie wtrącaj się do nas, ty obcy wróg. Jeśli nawet coś korzystnego dla nas, to pozornie tylko i szkodę wyrządzi. Umarła najofiarniejsza pielęgniarka, witlinówna, gruźlica. Trudno witlin, dwie, szkoła izolacja, rozpuszcza się sól ziemi, powstaje nawóz. Co wyrośnie z tego? Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać książkę. Każdy dzień, nie tylko wczorajszy, to książka, to gruby zeszyt rozdział, który starcza na lata. Jak nieprawdopodobnie długo człowiek żyje. Nie są nonsensem obliczenia pisma świętego. Matuzalem żył naprawdę około tysiąca lat. W pierwszym tygodniu ostatniego pobytu na kolonii w Gocławku, noc 18 lipca, na skutek spożycia chleba niewiadomego składu i wypieku, nastąpiło zbiorowe zatrucie dzieci i części personelu, rozwolnienia. Kał gotował się w nocnikach, na powierzchni smolistej mazi tworzyły się pęcherze, które pękając dawały słodko zgniły odór, atakujący nie tylko powonienie, ale wdzierający się do gardła, oczu, uszu, mózgu. Obecnie coś podobnego, tylko że wymioty i stolec wodnisty. W ciągu nocy chłopcom ubyło osiemdziesiąt kilo, przeciętnie kilo na głowę, dziewczynkom sześćdziesiąt kilo, nieco mniej. Przewód pokarmowy dzieci pracuje pod wysokim ciśnieniem. Niewiele trzeba by wywołać katastrofę. Może szczepionka przeciwczerwonkowa? Przed pięciu dniami, może pieprz mielony, dodany według francuskiej recepty do nieświeżych jajek piątkowego pasztetu? Nazajutrz waga chłopców nie wyrównała straty ani jednego kilograma. Akcja pomocy tym wymiotującym, jęczącym z bólu odbywała się w ciemności niemal. Więc woda wapienna, kreda do mycia zębów w ilości, ile kto chciał i kto chciał, dzbanek po dzbanku, poza tym dla niektórych narkotyk na ból głowy, wreszcie dla personelu oszczędnie morfina. Jeden zastrzyk kofeiny z racji zapaści u histerycznego nowego wychowańca. Matka jego, dotknięta wypadaniem jelit owrzodzonych, nie decydowała się umrzeć, zanim dziecka nie umieści w internacie. Chłopiec nie decydował się iść do internatu, zanim matka nie umrze. Ustąpił wreszcie. Matka? Umarła pomyślnie. Dziecko ma wyrzuty sumienia. W chorobie naśladuje wzór matki. Jęczy, krzyczy, że boli, potem, że dusi się, potem, że mu gorąco wreszcie, że umiera z pragnienia. Wody. Chodzę po sali. Czy histeria stanie się zbiorowa? Tak być mogło. Zwyciężyła ufność dzieci do kierownictwa. Wierzyły, że nic nie grozi, skoro doktor jest spokojny. Nie byłem zbyt spokojny, ale to, że skrzyczałem i zagroziłem wyrzuceniem na schody niesfornego pacjenta, dowodziło pewności siebie sternika. Ważne, krzyczy, więc nic. Nazajutrz to jest wczoraj przedstawienie, poczta Tagore. Uznanie publiczności, uścisk ręki, uśmiechy, próby zagajenia rozmowy serdecznej... Pani prezesowa zwiedzała po przedstawieniu dom i orzekła, że ciasno tu jest, ale genialny korczak dowiódł naocznie, że potrafi w mysie i noże dokonywać cudów. Dlatego innym przyznano pałacę. Przypomniała mi się pompa otwarcia przedszkola w domu robotniczym na Górczewskiej z udziałem pani Mościckiej, tej drugiej. Jacy oni śmieszni! Co by było, gdyby wczorajsi aktorzy zaczęli dziś kontynuować swe role? Jerzykowi zdawałoby się, że jest fakirem, haimkowi, że naprawdę jest lekarzem, atkowi, że burmistrz królewski. Może by na temat środowej pogadanki dla bursistów posłużyły iluzje, złudzenia, ich rola w życiu ludzkości. Idę teraz na dzielną. Tegoż dnia, północ. Gdybym powiedział, że ani jednego wiersza w życiu nie napisałem, jeśli nie chciałem, byłaby to prawda. Ale byłoby prawdą, gdybym powiedział, że wszystko pisałem tylko pod przymusem. Byłem dzieckiem, które godzinami może bawić się samo. Dzieckiem, o którym nie wie się, że dziecko jest w domu. Klocki cegiełki otrzymałem, mając lat sześć. Przestałem się nimi bawić, mając lat czternaście. Jak ci nie wstyd, taki stary chłop, wziąłbyś się do czego? Czytaj Klocki też. Mając piętnaście lat wpadłem w szaleństwo, furię czytania. Świat mi znikł sprzed oczu, tylko książka istniała. Mówiłem z ludźmi wiele, z rówieśnikami i wiele starszymi dorosłymi. Miałem w ogrodzie saskim wiekowych partnerów. Podziwiano mnie filozof. Rozmawiałem tylko sam z sobą. Bo mówić i rozmawiać nie to samo: zmiana ubrania, rozbieranie się to dwie różne czynności. Rozbieram się, gdy jestem sam i rozmawiam, gdy jestem sam. Przed kwadransem zakończyłem swój monolog w obecności Henka Azrylewicza i po raz pierwszy bodaj w życiu powiedziałem sobie stanowczo: Mam umysł badawczy, nie wynalazczy. Badać by wiedzieć? Nie. Badać by znaleźć? Dotrzeć do dna? I to nie. Chyba badać by zadawać coraz dalsze i dalsze pytania. Pytania stawiam ludziom, niemowlętom, starcom, faktom, zdarzeniom, losom. Nie ponosi mnie ambicja odpowiedzi. Chcę przejść do innych pytań, niekoniecznie o tym samym. Mówiła matka. Ten chłopiec nie ma ambicji. Jemu wszystko jedno, co je, jak się ubierze. Czy bawi się z dzieckiem swojej sfery, czy ze stróżkami. Nie wstydzi się bawić z małymi? Pytałem się swoich cegiełek, dzieci, dorosłych, czym oni są. Zabawek nie psułem, nie obchodziło mnie, dlaczego lalka leżąc ma zamknięte oczy. Nie mechanizm, ale istota rzeczy, rzecz sama w sobie pisząc pamiętnik czy życiorys, obowiązany jestem mówić, nie rozmawiać. Wracam do eutanazji, rodzina samobójcy, eutanazja na obstalunek, obłąkany, ubezwłasnowolniony, niezdolny sam decydować, potrzebny kodeks z tysiącem artykułów, życie je podyktuje, zasada ważna, że wolno, że należy. Na dalekiej wyspie, pięknej, łaskawej, z bajki, w pięknym hotelu, pensjonacie, samobójca rozgrywa partię czy warto żyć? Ile dni czy tygodni wymaga decyzja? Życie według wzorów dzisiejszych magnatów, może praca? Służba hotelowa, dyżury, praca w ogrodzie, termin pobytu? Gdzie podział się? Wyjechał. Na sąsiednią wyspę albo na dno morza. Czy powiedzieć? Wyrok śmierci wykonany będzie za miesiąc nawet wbrew twojej woli, bo podpisałeś zgodę, kontrakt z organizacją, umowę z życiem doczesnym, tym gorzej, jeśli żałujesz po nie w czasie. Albo śmierć, wyzwolenie przychodzi we śnie, w kieliszku wina, w tańcu, przy akompaniamencie muzyki nagła i niespodziewana. Chcę umrzeć, bo kocham, umrzeć pragnę, bo nienawidzę. Zadajcie mi śmierć, bo nie umiem ani kochać, ani nienawidzieć. Wszystko to istnieje, ale w bezładzie niemądrym, jątrzącym, brudnym. Śmierć zadana dla zysku, za opłatą, dla wygody, dla ułatwienia. Najsilniej z zagadnieniem śmierci wiąże się sterylizacja, zapobieganie i przerywanie ciąży. W Warszawie wolno ci mieć jedno dziecko, w małym mieście dwoje, na wsi troje, na kresowej czworo, na Syberii dziesięcioro. Wybieraj. Wolno żyć, ale bezdzietnie, wolno żyć, ale bezrzędnym. Gospodaruj sam, płać podatek wyłącznie za siebie. Oto dla ciebie, wybierz jedną z dziesięciu, ze stu dziewcząt. Wolno ci mieć dwóch samców? Pozwalamy na trzy samice radujcie się, ile posad, kartotek, biur, urzędów. Maszyna żelazna pracuje, daje pomieszczenie, sprzęt, pożywienie, odzież. Waszą rzeczą wyłącznie organizować się. Nowy sposób uprawy Ziemi czy hodowli, czy nowe syntetyczne produkty, czy kolonizacja niedostępnych dziś obszarów, równika i biegunów, można powiększyć ilość mieszkańców Ziemi do pięciu miliardów. Porozumiano się z nową planetą, kolonizacja Marsa, może księżyc przyjmie nowych imigrantów, może jeszcze sprawniejsza komunikacja z bardziej odległym sąsiadem, więc dziesięć miliardów ludzi podobnych do mnie i do Ciebie, decyduje Ziemia kto, dokąd ile. Wojna dzisiejsza to naiwna, ale nieszczera pukanina, a ważne to wielka wędrówka narodów. Program Rosji mieszać i krzyżować, Niemców skupiać podobnych sobie barwą skóry i włosów, kształtem nosa, wymiarami czaszki bądź miednicy. Duszą się dziś spece w bezrobociu, tragiczne poszukiwanie miseczki pracy dla lekarzy i dentystów. Zabrakło migdałków do wyłuszczania i wyrostków robaczkowych do wycinania i zębów do plombowania. Co robić? Co robić? Jest acetonemia, jest pyloria spasmus, jest angina pectoris. Co będzie, gdy ujawnimy, że gruźlica jest nie tylko uleczalna, ale leczy ją jeden zastrzyk dożylny, śródmięśniowy, podskórny? Przymiot, próba 606, suchoty 2500. Co będą robili lekarze, pielęgniarki? Co będzie, gdy alkohol zastąpimy kroplą gazu? Maszynka numer trzy, cena złotych dziesięć, gwarancja na lat pięćdziesiąt, sposób użycia na opakowaniu, można płacić ratami. Dostatecznym pożywieniem, dwie pastylki X i Bionu dziennie. Co kucharze, restauracje. Esperanto? Jeden dziennik dla wszystkich ludów i na rzeczy. Co poczną lingwiści, a przede wszystkim tłumacze i nauczyciele obcych języków? Radio ulepszone. Najczulsze ucho nie odróżni muzyki żywej od melodii w paczce, w konserwie. Co będzie, jeśli już dziś potrzebne katastrofy, by dać pracę i cel dla jednego tylko pokolenia. Tak nie można, moi mili, bo będzie zastój, jakiego nie było, i zaduch, jakiego jeszcze nikt nie odczuł, i zniechęcenie, jakiego nikt jeszcze nie doznał. Temat do noweli. Jutro rozpoczyna się konkurs radiowy na mistrza gry skrzypcowej na rok, na tę czy inną symfonię czy dysfonię. Świat przy głośnikach, olimpiada jakiej nie było. Zwolennicy skrzypka z wyspy papuzi żyją w tragicznej niepewności. Ostatnia noc. Faworyt przepadł. Samobójstwo popełnili, nie mogąc przeżyć porażki ulubieńca. Jest nowela Czechowa. Dziesięcioletnia niania chce spać, więc dusi krzykliwe niemowlę. Biedna niania nie umiała inaczej. Ja znalazłem sposób. Nie słyszę drażniącego kaszlu, lekceważę wyraźnie wrogie, prowokacyjne postępowanie starego krawca. Nie słyszę. Godzina druga w nocy, cisza. Kładę się spać na pięć godzin w dzień dośpię resztę. Chciałbym ład jakiś wprowadzić w pisanie. Trudno będzie. pierwszy lipca 1942 Jutro kończę 63 trzy albo 64 lata. Ojciec przez parę lat wyrabiał mi metrykę. Przeżyłem z tego powodu kilka ciężkich chwil. Mama nazywała to karygodnym niedbalstwem. Jako adwokat powinien był ojciec sprawy metryki nie odwlekać. Nazywam się po dziadku, a imię dziadka Hersz, Hirsz. Ojciec miał prawo nazwać mnie Henrykiem, bo sam otrzymał imię Józef, i inne dzieci nazwał dziadek chrześcijańskimi imionami: Maria, Magdalena, Ludwik, Jakub, Karol, a jednak wahał się i zwlekał. Winienem wiele miejsca poświęcić ojcu. Realizuję w życiu to, do czego on dążył, do czego dziadek tak dręcząco dążył tyle lat. I matka, później kiedyś. Jestem i matką i ojcem. Wiem. I wiele dzięki temu rozumiem. Pradziadek był szklarzem. Rad jestem. Szkło daje światło i ciepło. Ciężka to rzecz urodzić się i nauczyć się żyć. Pozostaje mi wiele łatwiejsze zadanie umrzeć. Po śmierci może być znów ciężko, ale nie myślę o tym. Ostatni rok, czy miesiąc, czy godzina. Chciałbym umierać świadomie i przytomnie. Nie wiem, co powiedziałbym dzieciom na pożegnanie. Pragnąłbym powiedzieć wiele i tak, że mają zupełną swobodę wyboru drogi. Godzina dziesiąta, strzały. Raz, dwa, kilka, dwa, jeden, kilka. Może to moje właśnie okno źle zaciemnione? Ale nie przerywam pisania. Przeciwnie lotniejszą, strzał pojedynczy, staje się myśl. 22 lipca 1942. Wszystko ma swoje granice, tylko zuchwały bezwstyd jest bezgraniczny. Władze kazały opróżnić szpital na stawkach. A pani naczelna ma przyjąć na żelazną ciężko chorych zestawek. Co robić? Decyzja szybka, działanie sprężyste. H i K. Mają sto siedemdziesięcioro ozdrowieńców dzieci. Zdecydowali ponad trzecią część tych dzieci umieścić u mnie. Internatów jest powyżej piętnastu, ale nasz jest blisko. A to, że na przestrzeni pół roku nie było łajdactwa, którego by w stosunku do chorych nie popełniono dla wygody, przez upór, z głupoty. Że zwalczała z szatańską przemyślnością mój ludzki i łatwy do przeprowadzenia projekt, to nic. Pod moją nieobecność w domu pani E daje zgodę, a pani W przystępuje do wykonania bezwstydnego dla dzieci, ich i naszych, w najwyższym stopniu szkodliwego, krzywdzącego zadania. Splunąć i odejść. Ważę tę myśl od dawna. Więcej pętla, ołów u nóg. Znów wyszło nieporozumienie, ale nazbyt zmęczony jestem, aby obszerniej napisać. Azrylewicz umarł dziś rano. O, jak ciężkie jest życie, jak łatwa śmierć. 27 lipca 1942. Wczorajsza tęcza. Cudowny księżyc wielki nad obozem łaczy. Dlaczego nie mogę uspokoić nieszczęsną, obłąkaną dzielnicę? Jeden tylko niedługi komunikat. Władze mogłyby pozwolić. W najgorszym razie zabronić. Taki przejrzysty plan. Deklarujcie się, wybierajcie. Nie dajemy do wyboru dróg wygodnych. Z Brydża trzeba zrezygnować na razie. Z plażowania, ze smacznych obiadów opłacanych krwią przemytników też. Wybierajcie. Albo w drogę, albo praca na miejscu. Jeżeli zostajecie, musicie robić to, co potrzebne będzie przesiedleńcom. Jesień zbliża się. Potrzebna im będzie odzież, obuwie, bielizna, narzędzia. Kto chce się wyłgać, tego przyłapiemy. Kto chce się wykupić, chętnie zabierzemy. Jego biżuterię, dewizy, wszystko, co posiada wartość. Kiedy już odda ostatnie, byle szybko, wówczas ponownie zapytamy go. Czy tu, czy tam? I co właściwie? Co? Byle nie plaża, nie brycz i nie miła drzemka po przeczytanej gazecie. Społecznik jesteś, proszę bardzo. Do czasu możesz nawet udawać, będziemy udawali, że wierzymy. W ogóle wierzymy, dopóki jest wygodnie i co nam jest wygodne. Przepraszam, niewygodne, co jest w planie. Prowadzimy gigantyczne przedsiębiorstwo imię jego wojna. Pracujemy planowo, karnie, metodycznie. Wasze drobne interesy, ambicje, sentymenty, kaprysy, pretensje, żale, apetyty nie obchodzą nas. Owszem, matka, mąż, dziecko, staruszka, pamiątkowy mebel, ulubiona potrawa. To wszystko miłe, poczciwe, rozrzewniające. Ale są na razie sprawy ważniejsze. W wolnej chwili powrócimy do tamtych rzeczy też. Tymczasem, żeby nie przeciągać sprawy, trzeba może trochę szorstko, boleśnie i bez szczególnej, że tak rzekę, precyzji, wytworności i nawet dokładności. Zgruba ciosane na bieżący terminowy użytek. Sami przecież wzdychacie, by się to skończyło. My też. Więc nie przeszkadzajcie nam. Żydzi na wschód, tu już nie ma targów. Nie o babkę żydowską chodzi, ale o to, gdzie jesteś potrzebniejszy: twoje ręce, myśl, czas, życie. Babka to babka. Trzeba było znaleźć jakiś punkt zaczepienia, jakiś klucz, jakieś hasło. Nie możesz na wschód, umrzesz tam, więc wybieraj inaczej. Musisz sam i musisz zaryzykować, bo my przecież dla pozoru musimy przeszkadzać, grozić, ścigać i niechętnie karać. Leziesz natrętnie z nową paczką pieniędzy. My na to nie mamy czasu ani ochoty. My nie bawimy się w wojnę, w wojenkę, ale kazano nam ją prowadzić możliwie szybko i gruntownie i możliwie uczciwie. Robota nie jest ani czysta, ani miła, ani pachnąca. Więc musimy być pobłażliwi dla potrzebnych nam chwilowo pracowników. Jeden lubi wódkę, drugi dziewczynę, trzeci lubi panoszyć się, inny przeciwnie, boi się i nie ufa sobie. Wiemy, błędy, wady. Ale oni zgłosili się w terminie, a ty filozofowałeś, odraczałeś. Przepraszam, ale pociąg musi kursować według rozkazu, z góry ułożonego planu. Oto tor kolejowy, tędy Włosi, Francuzi, Rumuni, Czesi, Węgrzy, tam Japończycy, Chińczycy, nawet wyspy Salomona, nawet ludożercy, rolnicy, górale, mieszczanie, inteligencja. My, Niemcy, nie o szyld chodzi, ale o taksę, o przeznaczenie wyrobów. Jesteśmy żelaznym walcem, czy pługiem, czy sierpem... Byle z tej mąki był chleb, a będzie, jeśli przeszkadzać nie będziecie, zawadzać nie będziecie, skomleć, denerwować, zapowietrzać. Jeśli nawet chwilami żal was, ale musimy batem, kijem lub ołowiem, bo musi być porządek. Plakat. Kto to i owo zrobi? Rozstrzelanie. Kto nie zrobi tego i owego? Rozstrzelamy. Jeden sam naprasza, samobójca? Trudno. Jeden nie boi się? Cześć, bohater nie jaśnieć będzie, ale z drogi, skoro nie można inaczej. Trzeci boi się, sinieje ze strachu, co moment biegnie do ustępu, odurza się tytoniem, alkoholem, kobietą, ale uparty chce po swojemu, co z takim począć? Żydzi zasłużeni i zdolności, i mojżesz, i Chrystus, i pracowitość, i hajne, i stara rasa, i postęp, i Spinoza, i drożdże, i pierwsi, i ofiarni, wszystko to prawda. Ale prócz Żydów też ktoś i też coś jeszcze. Żydzi ważni, ale potem, zrozumcie, jutro. Owszem, wiemy i pamiętamy. Ważna pozycja, ale nie jedyna. Nie winimy. To samo było z Polakiem. I to samo jest nawet teraz z Polską i Palestyną i Maltą i Martyniką. I z czcigodnym proletariuszem. I z białogłową i sierotą. Z militaryzmem i kapitalizmem. Ale nie wszystko razem. Musi być jakaś kolejka. Jakieś punkty porządku dziennego. Wam ciężko i na mnie łatwo. Tym bardziej, że bez bufetu, gdzie bez onego czasu można było skryć się przed uciążliwą debatą. Musisz, bracie, wysłuchać mowę programową: Historii o Nowej Karcie. Dlaczego zbieram naczynia? Wiem, że jest ich wiele niezadowolonych, że po posiłkach zbieram naczynia. Nawet dyżurni zdają się tego nie lubić. Zdążą przecież, jest ich dosyć. Gdyby ich było za mało, można dodać jeszcze jednego i dwóch. Więc co za jakieś dziwactwo, co za upór, a może nawet brzydkie udawanie, że jestem pracowity taki i demokrata. Co gorsza, że jeśli przychodzi ktoś z ważnym interesem, każe mu czekać i mówię, teraz jestem zajęty. Także zajęcie zbieranie was, łyżek, talerzy. A co najgorsze to jest to, że robię to niezręcznie. Przeszkadzam przy rozdawaniu dodatków, potrącam siedzących ciasno przy stołach. Przeze mnie nie zdążą wylizać wazy albo miseczki. Może nawet ktoś stracić dodatek. Parę razy spadło mi coś z niesionych niezgrabnie naczyń. Gdyby się to stało innemu, na pewno miałby burę i sprawę. Przez to dziwactwo jedni czują się jakby winni, że mi na to pozwalają, a drudzy czują się winni, że niby mnie wyzyskują nawet. Jakże? Sam nie rozumiem, czy nie widzę, jak jest? Jakże zrozumieć, dlaczego to robię, kiedy piszę o to teraz, że wiem, widzę, rozumiem, że zamiast pomocy jestem przeszkodą? Rzecz dziwna. Czuję, że każdy myśli, że zbierać naczyń nie powinienem, ale nikt nie zadał mi pytania, dlaczego to robię. Nikt nie zapytał mnie, dlaczego pan to robi, po co pan przeszkadza. Ale oto moje wytłumaczenie. Kiedy zbieram sam, widzę pęknięte talerze, widzę zgięte łyżki, podrapane miseczki. Prędzej uwalniam dla dyżurnych stoły do sprzątania i stół do sklepiku. Widzę, jak niedbale stoły trochę po arystokracku, a trochę po hamsku rozrzucają łyżki, noże, solniczki i kubki zamiast postawić na miejscu. Czasem zerknę, jak rozdaje się, dodatki, albo zobaczę, kto przy kim siedzi, i pomyślę sobie o tym i owym. Bo kiedy coś robić, to nigdy bezmyślnie. Ta praca kelnera jest dla mnie i pożyteczna, i miła, i ciekawa. Ale to nie jest ważne. Ważne jest zgoła coś innego. Coś, o czym wiele razy już mówiłem i pisałem i z czym walczę od lat trzydziestu, od czasu jak powstał dom sierot. Walczę bez nadziei zwycięstwa, bez widocznego skutku, ale walki tej przerwać nie chcę i nie mogę. Oto walczę, aby w domu sierot nie było roboty delikatnej czy ordynarnej, mądrej czy głupiej, czystej czy brudnej, roboty dla panieneczek i zwyczajnej hołoty. Nie powinno być w domu sierot pracowników wyłącznie fizycznych i wyłącznie umysłowych. Ze zgorszeniem i niesmakiem patrzą w magistrackim internacie na dzielnej, że podaję rękę posługaczce. I to nawet wtedy, kiedy myję schody i mam mokre ręce. Ale często zapominam przywitać się z doktorem Hirschbraunem. Nie odpowiadałem nawet na ukłony doktora Meisnera i Bałabana. Szanuję uczciwych pracowników. Ręce ich są dla mnie czyste i zdanie ich waże na wagę złota. Raczka i stróż bywali proszeni na posiedzenia na Krochmalnej nie dlatego, żeby im sprawić przyjemność, ale żeby jako znawcy poradzili i pomogli tam, gdzie jakaś trudna sprawa bez ich udziału dostałaby paragraf trzeci. W tygodniku sprzed lat dwudziestu paru był taki żart, nie żart, ale dowcipna uwaga. Jakiś josek, nie pamiętam który, bo ich było wielu, nie mógł rozwiązać rachunkowego zadania. Męczył się długo, aż powiedział nareszcie nie wiem, jak zrobić. Daję mu paragraf trzeci. Nie jest ani lepszy, ani mądrzejszy dlatego, że pracuje w magazynie, a nie przy wózku. Nie jest ani lepszy, ani mądrzejszy ktoś, komu wolno rozporządzać się. Nie jestem ani lepszy, ani mądrzejszy dlatego, że podpisuję legitymację czy kwity ofiar. Tę głupią pracę staranniej i lepiej wykonałby ktoś z trzeciego, nawet z drugiego oddziału. Ordynarna Inka Sentka jest dla mnie hamem i pentakiem. Pan lejzor jest pięknym człowiekiem. Choć grzebie się w nieczystościach rur i kanałów. Panna Nacia, gdyby obierała kartofle, byłaby dla mnie równie godna szacunku, jak teraz, kiedy pisze na maszynie. I nie moją jest winą, że panna Irka, sanitariuszka, już wyręcza się w gorszych robotach mirą, a pani Róża Sztokman, którą również poważam, choćby dla odpoczynku od czasu do czasu nie uszoruje klozetu lub podłogi w kuchni. W rolnictwie nazywa się to płodozmian, w higienie i lecznictwie nazywa się to zmianą klimatu, w kościele nazywa się to aktem pokory. Papieża nazywają Ojcem Świętym, dygnitarze klękają przed papieżem i całują jego pantofle i ten sam papież myje co roku w kościele nogi dwunastu żebrakom. Zarozumiali są Żydzi i dlatego nimi tak gardzą. Wierzę, że to zmieni się, może nawet nie za długo. A tymczasem nie gniewajcie się, proszę – jeśli zbieram naczynia albo wylewam przepełnione kubły w ustępie. Kto mówi brudna robota, bo fizyczna, ten kłamie. Gorzej, gdy obłudnik mówi, żadna praca nie przynosi wstydu, ale sam wybiera tylko białą robotę. Unika tak zwanej czarnej roboty i zdaje mu się, że powinien i sam od czarnej roboty się 1942 Kiedy nacie kartofli zbytnio bujały, Przejeżdżał przez nie ciężki walec i miażdżył, żeby owoc w ziemi miał czas dojrzeć lepiej. Czy marek Aurelius czytał przypowieści Salomona? Jak kojąco działa jego pamiętnik! Nienawidzę. A może tylko staram się zwalczać poszczególne jednostki, takie H, takich G. Nie oskarżam Niemców. Pracują, a raczej planują logicznie i skutecznie. Muszą gniewać się, bo im przeszkadzają głupio przeszkadzają. I ja przeszkadzam. Są nawet pobłażliwi. Tylko łapią i każą stać na miejscu. Nie kręcić się po ulicach. Nie zawadzać. Dobro mi czynią, bo pętając się mogę oberwać od zabłąkanej kuli. A tak stoję bezpiecznie pod murem i mogę spokojnie i uważnie patrzeć i myśleć. Snuć myśli. Snuję. W myszyńcu został stary, ślepy Żyd. Szedł o kiju wśród wozów, koni, kozaków, armat. Co za okrucieństwo zostawić ślepego starca. Oni chcieli go zabrać, mówi Naścia. On uparł się, że nie odejdzie, bo ktoś musi pilnować burznicy. Znajomość z Nastką zawarłem, pomagając jej odszukać kubełek, który jej zabrał żołnierz i miał zwrócić, a nie zwrócił. Jestem ślepym Żydem i Nastką. Tak mi miękko i ciepło w łóżku. Bardzo ciężko mi będzie wstać. Ale dziś sobota. W sobotę ważę dzieci z rana, przed śniadaniem. Pierwszy bodaj raz nie jestem ciekaw, jaki będzie wynik tygodnia. Powinno im przybyć. Nie wiem, dlaczego wydano wczoraj na kolację surową marchew. Na miejsce starego Azrylewicza mam młodego Julka, woda w boku. Z innego powodu, ale są trudności przy oddychaniu. Te same postękiwania, ruchy, gesty, żal do mnie. Samolubna i aktorska chęć zwrócenia na siebie uwagi, może nawet za to, że o nim nie myślę. Dziś Julek miał pierwszą od tygodnia spokojną noc. Ja też. Ja też. Od momentu, kiedy dzień daje tyle wrogich i ponurych wrażeń i doznań, zupełnie ustały sny. Prawo równowagi. Dręczy dzień, koi noc. Pomyślny dzień, dręcząca noc. O pierzynie napisałbym monografię. Chłop i pierzyna, proletariusz i pierzyna. Dawno już nie błogosławiłem światła. Tej nocy próbowałem, zawiodło. Nie wiem nawet, czym pobłądziłem. Oddechy oczyszczające wyszły jako tako, ale palce pozostały słabe, nie przepływała przez nie energia. Czy wierzę w skutek? Wierzę, ale nie w moje. Indie, święte Indie. Z dnia na dzień zmienia się oblicze dzielnicy. Jeden kryminał, dwa zadzumieni, trzy tokowisko, cztery dom wariatów, pięć, dom gry, Monako, stawka, głowa. Co najważniejsze, że to wszystko było. Nędzarze zawieszeni między kryminałem a szpitalem. Praca niewolnicza, nie tylko wysiłek mięśni, ale honor, cześć dziewczyny. Sponiewierana wiara, rodzina, macierzyństwo. Handel wszystkimi dobrami duchowymi. Giełda, gdzie notowano, ile waży sumienie. Kurs zmienny, jak dziś cebula i życie. Dzieci żyją w ciągłej niepewności, w strachu. Żyd ciebie weźmie, oddam ciebie dziadowi, wezmę w worek. Sieroctwo, starość, i poniżenie i uwiąd moralny. Onego czasu na starość zasłużyć, zapracować dobrze było. Toż samo zdrowie. Teraz kupuje się siły i lata życia, łajdak ma szansę na siwy włos. Panna Esterka. Panna Esterka nie chce żyć ani wesoło ani łatwo. Chce żyć ładnie, piękne życie chce mieć. Dała nam pocztę na to chwilowe pożegnanie. Jeżeli nie wróci tu i teraz, to spotkamy się później gdzie indziej. Mam pewność, że innym przez ten czas służyć będzie tak, jak dobro dawała i przynosiła pożytek. Czwarty sierpnia 1942. Jeden. Podlałem kwiaty. Biedne rośliny sierocińca, rośliny żydowskiego sierocińca. Ziemia spieczona odetchnęła. Przyglądał się mojej pracy wartownik. Czy go drażni, czy rozrzewnia ta moja pokojowa, oszustej rano czynność? Stoi i patrzy. Nogi szeroko rozstawił. Dwa. Na nic starania by zwrócono. Nie byłem pewien, czy w razie powodzenia przysłużę się jej, czy zaszkodzę i skrzywdzę. Gdzie wpadła, pyta się ktoś. Może nie ona, ale my wpadliśmy, że zostajemy. Trzy. Napisałem do komisariatu, żeby wysłali Adzia, niedorozwinięty i złośliwie niekarny. Nie możemy za wybryk jego jakiś narażać domu, zbiorowa odpowiedzialność. Cztery. Nadzielną na razie to na węgla do Ruzi Abramowicz. Pyta się ktoś, czy tam bezpieczny węgiel? Odpowiedzią uśmiech. Pięć. Pochmurny ranek. Godzina piąta i pół rano. Niby normalny początek dnia, mówi hannie Dzień dobry. Odpowiada z dziwionym spojrzeniem. Proszę, uśmiechnij się. Są chore blade. Piersiowo chore uśmiechy. Sześć. Piliście, panowie oficery? Piliście obficie i smacznie to za krew, tańcząc pobrzękiwaliście orderami, nawiwat hańby, której ślepi nie widzieliście, raczej udawaliście, że nie widzicie. Siedem. Udział mój w wojnie japońskiej. Porażka. Klęska. W wojnie europejskiej. Porażka klęska. W wojnie światowej. Nie wiem, jak czuje i czym czuje się żołnierz armii zwycięskiej. Osiem. Pisma, w których współpracowałem, zamykano, zawieszano, bankrutowały. Wydawca odebrał sobie życie, zrujnowany. A to wszystko nie, że jestem Żydem, ale że urodziłem się na Wschodzie. Smutną mogłoby być pociechą, że i pysznemu Zachodowi nie jest dobrze. Mogłoby być, ale nie jest. Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem, jak to się robi. Ojcze nasz. Który jesteś w niebiesiech? Modlitwę te wyrzeźbiły głód i niewola. Chleba naszego, chleba. Przecież to, co przeżywam, było, było. Sprzedawali sprzęty, odzież na litr nafty, kilokaszy na kieliszek wódki. Kiedy junak Polak życzliwie pytał się w komendzie policji, jak wydostałem się z blokady, zapytałem, czy mógłby coś w sprawie esterki. Rozumie się, że nie. Powiedziałem spiesznie: Dziękuję za dobre słowo. To podziękowanie jest bezkrwistym dziecięciem nędzy i poniżenia. Dziesięć. Podlewam kwiaty. Moja Łysina w oknie, taki dobry cel ma karabin. Dlaczego stoi i patrzy spokojnie? Nie ma rozkazu. A może był za cywila nauczycielem na wsi? może rejentem? Zamiataczem ulic w Lipsku, kelnerem w kolonii. Co by zrobił, gdybym mu kiwnął głową, przyjaźnie ręką, pozdrowił? Może on nie wie nawet, że jest tak, jak jest. Mógł przyjechać wczoraj dopiero, z daleka. Wydawnictwo Dobry Owoc, dziękuję za wysłuchanie treści pamiętnika Janusza Korczaka. Czytał Marcin Popczyński. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.